1003 roku, po zdobyciu Czech i Moraw, Bolesław Chrobry znacząco poszerzył swoją domenę, stając się największym władcą Słowiańszczyzny, przemierzając tę część Europy od Dunaju na południu do Morza Bałtyckiego na północy. Na traktach i w zajazdach można było usłyszeć zapewne jedno imię – Bolesław. Oczywiście, zarówno w Czechach, jak i na Pomorzu, Chrobry miał opozycję względem swojej władzy, ale póki co pozostawał księciem obu tych krain. Zajęcie Czech, które ledwie kilka miesięcy temu stały się częścią Cesarstwa Niemiecko-Rzymskiego, musiało zaboleć nowego niemieckiego króla, Henryka II, w celu odzyskania spornych ziem i rozprawienia się raz na zawsze z ambitnym księciem z rodu Piastów, Henryk postanowił działać. I to szybko. Witajcie w specjalnym dokumencie na moim kanale. Ten film to połączenie trzech odcinków z serii Historia Polski w odcinkach 17, 18 i 19 odcinka. Epizody te opowiadają historię trzech wojen Bolesława Chrobrego z Henrykiem II, które rozgrywały się w latach 1003-1018. Niektórzy historycy interpretują te trzy kampanie jako jedną wielką wojnę o południowe Połabie. Chodzi przede wszystkim o tereny Milska i Łużyc, ale według niektórych celem Bolesława mogło być zdobycie władzy nad całą Połabszczyzną. Zanim zaczniemy dzisiejszy materiał, chciałbym zaprosić Was w imieniu swoim i Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę o nazwie Broń i Barwa. Broń dość powszechnie kojarzy się z walką, jednakże ukazane na wystawie eksponaty historycznego oręża akcentują ich inny wymiar, wykraczając daleko poza pierwotne znaczenie tego słowa. W przeszłości posiadanie broni świadczyło o społecznym statusie właściciela, a umundurowanie i uzbrojenie niejednokrotnie stanowiły odbicie mody, często ją kształtując. Bywało i tak, że broń przybierała wymiar artystyczny, a nawet religijny. Muzeum Narodowe w Krakowie dysponuje prawdziwą skarbnicą oręża oraz pamiątek nie tylko polskiego, ale także światowego dziedzictwa. Prezentowane na wystawie eksponaty sięgają swoją historią od samego średniowiecza, około 1000 roku, aż do XIX wieku. Główna część wystawy skupiona jest wokół tematu Bitwy Wiedeńskiej w 1683 roku, reprezentowanej poprzez pamiątki po hetmanie Stanisławie Jabłonowskim. Ale nie tylko. Na wystawie będzie można zobaczyć również pamiątki związane z rodzinami Radziwiłłów, Lubomirskich czy Potockich, a także po takich osobistościach jak Tadeusz Kościuszko czy Józef Poniatowski. Wystawa rozpoczyna się 27 października 2023 roku w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Link do szczegółów wydarzenia znajduje się w opisie. Zachęcam do udziału w tym przedsięwzięciu, nie tylko osoby z Małopolski. Dziękuję patronom i patronkom, dzięki którym ja, jako twórca, mogę pokryć część kosztów wymaganych do prowadzenia tego projektu. Wasze nazwiska wymieniam teraz na ekranie. Zaczynajmy. Po tym, jak Bolesław przejął władzę w Czechach, do króla Henryka II dotarł posłaniec informujący go o tym wydarzeniu. Reakcję niemieckiego władcy opisał niezawodny Dietmar z Merseburga. Kiedy król Henryk dowiedział się o tym z napływających pogłosek, przyjął to wszystko z pochwały godną powagą i cierpliwością, przypisując wyłącznie swoim grzechom wszelkie niepowodzenia, jakie się wydarzyły w państwie za jego czasów. Przeto, nie zwracając uwagi na wszystkie krzywdy Czechów, uznał za najkorzystniejsze dla siebie wysłać posłów do Bolesława z następującą propozycją. Jeśli zgodzi się dzierżyć zajętą świeżo ziemię z jego łaski, jak tego wymaga stare prawo, oraz służyć mu wiernie pod każdym względem, to on uzna jego wolę w tej sprawie,
Jeżeli zaś nie, to wystąpi przeciw niemu z siłą zbrojną. Bolesław odrzucił powyższą propozycję z oburzeniem, choć słuszną była i należycie uzasadnioną. I w ten sposób zasłużył sobie w pełni na karę w przyszłości. Z podania wynika, że książę polski odrzucił propozycję króla niemieckiego. Nie ma się co dziwić, wszak przyjmując ją, zrzekłby się poniekąd suwerenności, zyskując prawdopodobnie niezbyt trwały pokój. Henryk wyraził gotowość uznania władzy Bolesława nad Czechami, jeżeli ten uznałby jego zwierzchnictwo i służył mu wiernie pod każdym względem. W praktyce oznaczało to zapewne złożenie hołdu. Chrobry uznał, że nie będzie nikomu niczego składał i odrzucił ofertę. Henrykowi wojna z Bolesławem nie była na rękę, gdyż sam miał mnóstwo problemów wewnątrz swojego państwa. Jednakże słowo się rzekło. Król w przypadku odmowy Piasta obiecał mu wojnę i słowa musiał dotrzymać. Zdesperowany władca, aby osłabić wpływy Bolesława, sięgnął po zupełnie niespodziewane rozwiązanie. Zawarł sojusz z tymi, których jego poprzednicy na cesarskim tronie zwalczali od lat, z pogańskimi wieletami. Tymczasem król po zakończeniu Wielkiego Postu obchodził uroczyście, zgodnie ze zwyczajem swych poprzedników, święto Wielkanocy w Kwedlinburgu, za czym pokrył milczeniem zarówno niegodziwe zamysły Bolesława, jak pretensje Henryka i okazał swoim, jak przystało na takie święto, uśmiechnięte oblicze. Wreszcie przyjął życzliwie posłów od Redarów i Luciców i przy pomocy miłych im darów oraz przyjaznych obietnic uspokoił tych dotychczasowych buntowników i z nieprzyjaciół uczynił ich największymi przyjaciółmi. Sytuacja w cesarstwie, które aż do 1014 roku nie będzie miało cesarza, nie przedstawiała się najlepiej. Henryk II, którego historia nazwie świętym, w obliczu wielu zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych, przede wszystkim ze strony Bolesława Piasta, sięgnął po rozwiązanie w tamtym czasie zapewne w ogóle nie do pomyślenia i wydaje się, że ostateczne. Przymierze z poganami, Redarami, czyli być może najskuteczniejszym plemieniem Związku Wieleckiego, zwanego też Lucickim. Henryk I, założyciel dynastii Ludolfingów i kolejni Ottonowie przez dekady walczyli ze Słowianami Połabskimi. Henryk II odwrócił tę tendencję i z największego, pogańskiego wroga uczynił ich swoimi sprzymierzeńcami. Aspirujący do miana cesarza, chrześcijański król zawarł sojusz i ugościł pogan, wysłanników szatana, gdyż tak postrzegali pogan i ich bogów chrześcijanie. Czy przez króla przemówiła desperacja? A może równy chrobremu strategiczny geniusz, który w tamtym momencie poniekąd wywracał do góry nogami przysłowiowy stół? Nikt raczej nie mógł spodziewać się sojuszu ze Słowianami. Siłą rzeczy takie rozwiązanie znajdowało w kraju i zwolenników, i przeciwników, dla których współpraca z poganami nie zyskiwała aprobaty. Do sojuszu w 1003 roku jednak doszło i miało to swoje konsekwencje, różne zarówno dla Henryka, jak i dla Bolesława. Wieleci, dla których największym wrogiem pozostawała i Polska, i zapewne zwalczające ich cesarstwo, stanęli po stronie imperium. Chrystus i Swarożyc połączyli swoje siły i już wkrótce mieli ruszyć przeciwko wspólnemu wrogowi na wschodzie, przeciwko Polsce. Od razu po tym wydarzeniu wybuchła rebelia Henryka ze Schweinfurtu, kolejnego Henryka na scenie politycznej. Nie jest moim celem opisywanie jej szczegółów, gdyż jest to seria o historii Polski, a nie Niemiec, jednakże Bolesław odegrał w tym buncie niemałą rolę. Zaznaczę więc tyle, ile trzeba. Wspomniany Henryk w 1003 roku poczynał sobie i to bardzo odważnie. Możny począł nawet wybijać własne monety.
jako margrabia marchi Nordgau, wydzielonej jednostki w Bawarii, Henryk dzierżył pewną, lokalną władzę i miał wielu stronników w całym królestwie. Gdy nie otrzymał od króla obiecanego mu księstwa Bawarii, począł przygotowywać się do powstania przeciwko nieprawym, według niego, rządom swojego imiennika. Prawdopodobnie powstanie nie miało na celu tylko i wyłącznie uzyskania księstwa Bawarii, lecz także zdobycie Ratyzbony i detronizację Henryka II oraz zastąpienie go jego bratem Brunonem, który pozbawiony przywilejów przez brata pozostawał stronnikiem powstańców. Po stronie Henryka ze Schweinfurtu opowiedziało się wielu zacnych mężów Królestwa Niemieckiego oraz Bolesław Chrobry, który po zdobyciu Moraw, Pragi i Czech czuł się zapewne bardzo pewnie. Tymczasem król Niemiec po zawarciu sojuszu z Wieletami udał się do Merseburga. Posłuchajcie Titmara. Król spędził w Merseburgu dni krzyżowe, których wszyscy wierni winni zawsze przestrzegać. Tu doniesiono mu o otwartym buncie księcia Bolesława i margrabiego Henryka. Nadchodzące święta zielone obchodził król w Halberstadzie. Udawszy się stąd do Bawarii, starał się pokonać najpierw margrabiego Henryka, który stawiał mu opór z pomocą Bolesława, następnie zaś zdusić czającą się wszędzie zdradę. Henryk II wyruszył przeciwko rebeliantom. Chrobry miał potajemnie wesprzeć Henryka ze Schweinfurtu oddziałem swoich wojsk, prawdopodobnie ściągniętych z grodów czeskich. Jednak na niewiele się to zdało. Król począł gasić rebelię, zdobywając między innymi gród Amertal, którego polsko-niemiecko-rebeliancka załoga poddała się w zamian za życie. Król odzyskał skarby, które jakiś czas wcześniej zagrabili mu partyzanccy wojowie z tego ośrodka, a gród zburzył doszczętnie. Według Titmara pojmano tłum jeńców polskich, których zwycięski król rozkazał rozdzielić między swoich. Rebelia traciła swój impet, a walki przybrały charakter partyzanckich zasadzek, w dużej mierze nieskutecznych. Kolejni stronnicy Henryka, tego, który bunt wszczął, wycofywali się z rewolty. Ostatecznie powstanie Henryka i Bolesława zostało stłumione. Sam Henryk ze Schweinfurtu uznał się za pokonanego i zbiegł w towarzystwie Brunona, brata króla, do Czech, pod protekcję urzędującego tam Chrobrego. Król Henryk natomiast w trakcie tłumienia powstania całkiem ładnie się obłupił. Rozdał jednak dużą część skarbów między swoich załóżników, cementując w ten sposób ich wciąż kruche, wzajemne więzi. Rok później, w 1004 roku, Henryk II ułaskawi Henryka ze Schweinfurtu i zwróci mu jego włości w zamian za opłacenie ogromnej kary oraz odbycie pokuty. Pokonany margrabia nigdy więcej nie zbuntuje się już przeciwko temu władcy. W sierpniu 1003 roku, gdy Henryk II tłumił powstanie, ale kiedy istniała jeszcze nadzieja, do ataku ruszył Chrobry. Zebrał prawdopodobnie konne oddziały i przybył do Marchi Miśnieńskiej. W grodzie Miśnia przebywał jego domniemany szwagier, Guncelin, pełniący funkcję margrabiego tych terenów. Wpływy Piasta, zajmującego sąsiadujące z Miśnią Guncelina Milsko i Łużyce, mieszały się ze wpływami cesarstwa. Guncelin z Kuchenburga, bo tak też jest zwany, to brat dawnego sojusznika Bolesława, zamordowanego w 1002 roku Ekeharda z Miśni, niedoszłego cesarza. Rodziny znały się, prawdopodobnie połączone więzami małżeńskimi i jak wiecie z poprzednich części, współdziałały w przeszłości. Możliwe nawet, że Guncelin dzierżył w Miśni władzę z osobistej prośby Chrobrego u króla. Bolesław liczył na pomoc margrabiego i wspólny atak na Henryka II, gdyż w ten czas istniał jeszcze cień szansy na wygraną. Według Titmara Chrobry zażądał od możnego dotrzymania przysięgi i oddania Miśni. Guncelin stanął przed trudnym wyborem: pozostać lojalnym Henrykowi II, który jest jego królem, i uratować skórę, czy opowiedzieć się za upadającym powstaniem, dopełniając tym samym przyrzeczenia danego Piastowi. Do Chrobrego przybyło poselstwo.
Wszystko, czego ode mnie zażądasz, mój bracie, prócz tego, chętnie spełnię i nie wymówię się od tego w przyszłości, jeżeli zdarzy się ku temu sposobność. Są tu ze mną wasale mojego władcy, którzy na to nie pozwolą. Gdyby to się stało głośnym, życie moje wraz z całym moim majątkiem byłoby zagrożone. Chrobremu odpowiedź Guncelina nie przypadła do gustu. Kiedy książę wysłuchał tego poselstwa, kazał uwięzić posłów, a wojsku maszerować spiesznie ku łabie. Tam badał w tajemnicy brody rzeki i rankiem sam się przeprawił. Mieszkańcom Strzały, ponieważ stanowiła ona wiano jego córki, zapowiedział, by nie lękali się niczego i prosił ich, by krzykiem swoim nie dawali znać o wyprawie sąsiadom. Bezzwłocznie, na rozkaz księcia, wojsko zostało podzielone na 4 części i otrzymało polecenie ponownego połączenia się wieczorem koło warownego zamku Czyżyna. 2 chówce wysłane naprzód miały przeciwdziałać niepokojeniu wojska książęcego ze strony margrabiego. Cały ten kraj, głomackim nazwany, bogato zagospodarowany, w tym jednym dniu w żałosny sposób został zniszczony ogniem i mieczem oraz przez uprowadzenie mieszkańców. Guncelin odmówił pomocy, a zawiedziony i zdenerwowany Chrobry uwięził posłów, rozpoczynając samodzielną kampanię. Widać, że Bolesław stracił zaufanie do Guncelina, nad którym nieustannie ciążyła konieczność wyboru między mniejszym a większym złem. Margrabia mógł nawet nie wiedzieć, które to które, zdradzić cesarza czy Chrobrego. Kto ostatecznie wygra? Nic dziwnego, że Bolesław Słowianin nie darzył go zaufaniem i że zostawił część wojska na wypadek, gdyby ten obrócił się przeciwko niemu. Prosił też mieszkańców Strzały, by zachowali spokój i nie alarmowali miśni grodu Guncelina o jego działaniach. Co do samego margrabiego, siedzenie okrakiem na płocie i niemożność jasnego określenia się po żadnej ze stron zakończyła się dlań fatalnie, gdyż w 1009 roku Henryk II zabrał mu majątek, zdejmując z urzędu, wtrącając na 9 lat do więzienia za lekceważenie poleceń króla oraz za współpracę z Chrobrym. Bolesław wobec odmowy współpracy ze strony Guncelina spustoszył kraj Daleminców, zwany też krajem Głomaczy, którzy osiedli na zachód od środkowej Łaby aż po rzekę Muldę. Epizodem tej kampanii była sytuacja, w której Chrobry został wystawiony do wiatru przez mieszkańców pewnego grodu. Z wielką przyjemnością opisał to nieprzychylny Piastowi Ditmar. Warto wspomnieć, w jaki sposób ten, który zwykle wszystkich zwodził, został sam wyprowadzony w pole przez mieszkańców grodu Mogilna. Kiedy mianowicie wysłany tam oddział wojska ich zaatakował, rzekli: „Przecz to czynicie, znamy waszego pana z najlepszej strony i bardziej go wolimy od naszego. Idźcie tylko naprzód, a bądźcie pewni, że podążymy za wami z naszymi rodzinami i całym dobytkiem”. Po takim oświadczeniu nieprzyjaciele nie atakowali ich więcej i donieśli swojemu władcy jako rzecz pewną, że oni nadciągną. Kiedy jednak książę Bolesław zobaczył, że jego żołnierze późno się schodzą na umówione miejsce, a tamci siedzą w domu, zapłonął wielkim gniewem i groził karami kłamliwym sojusznikom. Nazajutrz, gdy słońce już wzeszło, wysłano naprzód niezliczone łupy wojenne. Duża część nieprzyjaciół utonęła w łabie. Reszta, która powróciła do domu zdrowa i cała, podzieliła między siebie łupy, oddając najlepsze sztuki Bogu i swemu władcy. Liczba jeńców wyniosła nie mniej niż 3000, a jak twierdzą świadkowie, o wiele nawet więcej. Wojsko Chrobrego zadało ogromne straty Dalemińcom, zamieszkującym na ziemiach pozostających częścią Królestwa Niemieckiego. Obrabowano wsie i grody, zagarniając przy tym do niewoli około 3000 jeńców. Niestety, na tym kończyły się sukcesy Chrobrego, gdyż powstanie upadło, a on stracił do tego 2 sojuszników: pokonanego Henryka ze Schweinfurtu oraz niepewnego Guncelina. Książę musiał wycofać się przez Łabę, gdzie podczas przeprawy stracił trochę ludzi
i powrócił prawdopodobnie do Pragi wraz z łupem i zdobytymi niewolnymi. Był to sukces Chrobrego. Król Henryk, być może także w odpowiedzi na to, co się wydarzyło, nie próżnował i pod koniec 1003 roku zapowiedział swoim wasalom wielką wyprawę zbrojną, organizowaną na początku następnego roku. Rozpoczęły się przygotowania do uderzenia na Polskę. Kampanię zorganizowano zgodnie z zapowiedziami w lutym 1004 roku. Król stanął na czele armii i wyruszył w kierunku Polski. Posłuchajmy Tytmara. Tymczasem Bolesław, pod wpływem własnego gniewu i podżegań margrabiego Henryka, dopuszczał się wielkich gwałtów na Bawarach i wszystkich swoich poddanych. Z tego powodu król, nawiązując do zapowiedzianej poprzednio wyprawy, wtargnął do kraju Milczan. I gdyby nie przeszkodził mu duży opad śniegu, który zaraz stopniał, cała ta kraina uległaby spustoszeniu i zupełnemu wyludnieniu. Powróciwszy stąd w ponurym nastroju, udzielił pomocy margrabiemu Guncelinowi i innym obrońcom ojczyzny, rozmieszczając u nich załogi. Wielce zapowiadana inwazja na Polskę zakończyła się fiaskiem. Władcę Niemiec i Włoch miał powstrzymać śnieg. Zły na tę okoliczność Henryk powrócił do kraju, a następnie udał się do Italii, gdzie w maju 1004 roku został koronowany na króla Włoch. Nie oznaczało to jednak końca problemu we Włoszech, gdyż Arduin ani myślał zrzekać się korony i aż do momentu swojej śmierci w 1015 roku tytułował się królem, będąc uznawanym przez część tamtejszych możnych. W czerwcu 1004 roku Henryk powrócił do Saksonii, gdzie, jak pisał Tytmar, tam ulżył on swemu dobrotliwemu skądinąd sercu, ujawniając długo ukrywaną oraz w tajemnicy chowaną nienawiść i dla poskromienia okrucieństw, pychom nadętego Bolesława zapowiedział wszystkim wiernym Chrystusowi i jemu wasalom wyprawę wojenną na połowę sierpnia. Wojsko zebrało się w oznaczonym terminie w Merseburgu, po czym ruszyło nareszcie w tajemnicy na wroga, dla stworzenia pozorów, iż wyprawa kieruje się wprost ku Polsce, zgromadzono w Bożycach i w Niżanach okręty, by nikt ze swoich, z uwagi na ich niepewną lojalność, nie zdradził nieprzyjacielowi, iż miano go obejść z drugiej strony. Tymczasem wielkie deszcze opóźniły ogromnie przeprawę wojska przez rzeki, wobec czego król w chwili, kiedy najmniej się tego można było spodziewać, podążył szybko do Czech. Lecz ten lew ryczący, z wlokącym się za nim ogonem, czynił wszystko, by powstrzymać jego wyprawę i w lesie zwanym Miriquidi obsadził pewną górę łucznikami, zamykając w ten sposób wszelki dostęp. Gdy król się o tym dowiedział, wysłał w tajemnicy wyborowy oddział opancerzonych wojowników, który mimo oporu nieprzyjaciół wdarł się na spadzistą drogę i utorował łatwe przejście dla idących za nim wojów. Kiedy w tym czasie, pewnego dnia, Bolesław siedział przy uczcie, jeden z naszych, kapelan biskupa Reinberna, odezwał się tam na temat przybycia naszego wojska. Słysząc to, Bolesław zapytał go, co też on wygaduje. A gdy ten wyjawił wszystko, co mu opowiadano, wówczas rzekł Bolesław: toć gdyby posuwali się jak te żaby, mogliby już tu przybyć. I to jest prawdą, że gdyby króla nie ożywiała miłość do Boga, a tamtego nie roznosiła duma i pycha, nie przypadłaby nam tak nagle radość zwycięstwa. W długim cytacie zawartych jest wiele niezwykle istotnych informacji. Po kolei. Po pierwsze, kampania wojenna Henryka ruszyła w tajemnicy. Władca ewidentnie obawiał się szpiegów Chrobrego oraz zdrajców we własnych szeregach. Możemy traktować to jako potwierdzenie faktu, że Piast miał w Niemczech wielu sojuszników i w otoczeniu Henryka wciąż znajdowali się ludzie oddani sprawie Piasta. Tak działająca siatka wywiadowcza, która da o sobie jeszcze niejednokrotnie znać, to często pomijana umiejętność polityczna Chrobrego.
Po drugie, Henryk wykonał manewr i fortel, udając, że rusza na Polskę, kiedy tak naprawdę szykował atak na Czechy. Wysłani na dawne księstwo Przemyślidów wojowie napotkali mały opór w postaci łuczników w jakimś lesie o tajemniczej nazwie Miriquidi, gdzieś między Milskiem a Czechami, ale obrońcy zostali pokonani. Widocznie zastęp wojów Piasta był znikomy i może to potwierdzać informację, że chrobry dał się nabrać na fortel Henryka. Sam fortel mógł być dziełem przypadku, gdyż jak wspomniał Titmar, król podjął decyzję o uderzeniu na Czechy w momencie, gdy deszcze spowalniały jego wyprawę. Po trzecie, Bolesławowi o ataku doniósł kapelan Rainberna, biskupa kołobrzeskiego. Jednak niestety jest możliwym, że chrobry go zlekceważył. Stąd cytat. Toć gdyby posuwali się jak te żaby, mogliby już tu przybyć. Titmar jasno podkreślił, że gdyby nie pycha Bolesława, który do tego, co poniekąd wynika ze słów kronikarza, w jakiś sposób źle traktował i Bawarów, i swoich poddanych, być może Czechów, to wyprawa Henryka nie odniosłaby sukcesu. Wydaje się, że Bolesław poniósł w tej sytuacji porażkę, gdyż dał się nabrać. Niestety dla niego i także Polski, na tym historia ta się nie zakończyła. Królowi sprzyjała także ta okoliczność, iż towarzyszył mu wygnany Jaromir, które to imię oznacza silny pokój. Jego oczekiwane przybycie zjednało nam oddział Czechów. Za ich radą i na ich wezwanie Jaromir otworzył królowi dostęp do swego kraju i oddał mu dobrowolnie jeden gród, który znajdował się u samych jego wrót. Król, opóźniwszy nieco marsz z powodu nieprzybycia na czas Bawarów, stanął u bram grodu zwanego Żatec, a kiedy mieszkańcy otwarli mu je zaraz i wyrżnęli znajdującą się tam załogę polską, zaliczył ich w poczet swoich sprzymierzeńców. Równocześnie jednak, widząc tak wielką rzeź, król ulitował się i nakazał spędzić pozostałych przy życiu do kościoła. Wówczas znalazł się ktoś, kto utrzymywał z całą pewnością, iż Bolesław został zabity przez tamtejszych mieszkańców. Radowali się w panu z tego powodu przyjaciela, króla, a smucili obałamuceni stronnicy nieprawego księcia. Wojska niemieckie zbliżały się do Pragi. Królowi towarzyszył Jaromir, który miał objąć rządy po Bolesławie, a część możnych czeskich opowiedziała się po jego stronie. Z cytatu jasno wynika, że społeczeństwo w Bohemii targane było emocjami, dylematami. Piast czy Przemyślida? Poddanie Polsce czy cesarstwu? Z racji napływających wojsk niemieckich poczęła przeważać ta druga opcja. Pojawiły się plotki, które donosiły, że Bolesław nie żyje. Henrykowi i Jaromirowi pozostało tylko zdobyć stolicę i najlepiej ująć chrobrego. W tym celu ułożono misterny plan. By schwytać lub zgładzić tego jadowitego węża, król wysłał do Pragi Jaromira wraz z najlepszymi naszymi wojownikami oraz tymi krajowcami, którzy opowiedzieli się po jego stronie. Uprzedzili go jednak wysłańcy wspomnianych wyżej wrogów króla, którzy odkryli kolejno cały plan Bolesławowi, nie przeczuwającemu zgoła, iż grozi mu tak wielkie niebezpieczeństwo. Ostrzeżony przez owych wysłańców, Bolesław poczynił w tajemnicy przygotowania do odjazdu i w połowie następnej nocy, słysząc, jak w sąsiednim grodzie zwanym Wyszehrad, dzwony wzywały mieszkańców do walki, opuścił Pragę z pierwszym oddziałem wojska i uciekł do ojczyzny. Zginął wówczas na moście, gdy podążał za Bolesławem, trafiony śmiertelnie Sobiesław, brat biskupa i świętego męczennika Wojciecha. Niewypowiedziany smutek pozostawił on wśród swoich, wielką zaś radość wśród wrogów. W ten sposób obalono Bolesława Chrobrego. Książę nie spodziewał się ataku i po raz kolejny dobrze działający wywiad poinformował go o nadciągającym zagrożeniu. Piast ledwo zbiegł z Pragi, gdyż podczas odwrotu na moście w mieście
doszło do walk. Podczas starcia zginął brat świętego Wojciecha, Sobiesław. Jest to zatem potwierdzenie, że Sławnikowicz towarzyszył Chrobremu w jego poczynaniach. I to zapewne od lat. Z wielu braci Sławnikowiców pozostał przy życiu już tylko arcybiskup Gniezna, Radzim Gaudenty. Nazajutrz przybył Jaromir i na prośbę ludu udzielił mu przed bramą miasta potwierdzenia praw oraz przebaczenia za czyny przedtem popełnione. Zaraz potem przywrócono go do dawnej godności i wśród wielkiej radości posadzono na tron oraz ubrano w kosztowne szaty, w miejsce zwykłych, które zrzucił. Przyniesiono mu także w darze łupy, jakie każdy z wojowników ściągnął z uciekającego lub zabitego wroga. Uradowany z powodu tak licznych darów, Jaromir został powiedziony do Wyszehradu, gdzie obwołano go władcą i gdzie przyrzekł wszystkim przebaczenie, a tym, którzy aż dotąd przy nim wytrwali, od dawna zasłużoną nagrodę. Panowanie księcia polskiego Bolesława w Czechach trwało ponad rok, około półtora. Nie wiadomo, czy Chrobry podpadł w czymś miejscowym możnym, czy uciskał ludność czeską. Być może powodem pozbawienia go władzy była po prostu przeważająca siła Henryka II, który dokonując ataku z zaskoczenia pozbawił Chrobrego możliwości skutecznej obrony. Czesi, jak pisał Tytmar, również wykazywali elastyczność w kwestii tego, kto akurat rządził w ich kraju. Pokazuje to, że różne stronnictwa w różnym czasie dochodziły tam do głosu. Jedne wyniosły Piasta do władzy, drugie dopomogły w jego obaleniu. Bolesław stracił Czechy, a sen o utworzeniu Imperium Zachodniosłowiańskiego, jeżeli takowy nawiedzał Chrobrego po nocach, zakończył się. I to bardzo szybko, choć powróci jeszcze w 1018 roku, jednak już bez Czech. Prawdopodobnie duża w tym wina samego Bolesława, jeżeli prawdą jest, że zlekceważył on wieści o nadciągających na Czechy wojskach, utratę tego kraju możemy uznać za wielką porażkę piastowskiego księcia, być może największą w jego karierze. Nie znamy wszystkich okoliczności tych wydarzeń, jednak coś rzuca się w tej sytuacji wyraźnie w oczy. To zastanawiający w tym wszystkim brak informacji o Wieletach. Gdzie się podzieli nowi sojusznicy króla? Tutaj dochodzę do wątku utraty przez Bolesława nie tylko Czech, ale i Pomorza. Nie ma chyba wątku bardziej atrakcyjnego, przynajmniej dla mnie, niż historia Pomorza w X i XI wieku. Nie ma co się dziwić. Ziemie leżące na pograniczu świata słowiańskiego, czy też polskiego, połabskiego, niemieckiego, pruskiego i skandynawskiego obrosły wieloma legendami. Kwestia historyczności Jomsborga, związki Piastów z Wikingami, postać Świętosławy, sagi wikińskie. To wszystko sprawiło, że Pomorze stało się niezwykle tajemniczym miejscem, gdzie nie trudno o zagadki i niewyjaśnione historie. Wiadomo, że w 1000 roku w Kołobrzegu założono biskupstwo. Tereny te siłą rzeczy wchodziły w skład kraju Bolesława, przyłączone doń już za rządów Mieszka I. Prawdopodobnie w 1000 roku tamtejszy biskup Reinberg dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Ponoć gorliwie zwalczał miejscowe kulty pogańskie, paląc rodzimowiercze posągi bożków i dokonując symbolicznego oczyszczenia morza ze złych, diablich duchów. Miał wrzucić do Bałtyku 4 kamienie namaszczone krzyżem. W 1920 roku symboliczny sakrament zaślubin Polski z Bałtykiem niejako powtórzy generał Józef Haller, choć w innym kontekście, wrzucając do morza platynowy pierścień. Nie wiadomo, ile czasu biskup Reinbern działał na Pomorzu, jednak według większości historyków niezbyt długo. Tytmar pisał, że kapelan Reinberna towarzyszył Chrobremu w zmaganiach w Czechach. Być może biskup przebywał wraz z nimi, gdyż został już wygnany z północy, a być może
jako biskup tylko towarzyszył Chrobremu w wyprawie wojennej. Tego nie wiadomo. Jest jednak wielce prawdopodobnym, że w 1004 roku, w trakcie trwania wojny polsko-niemieckiej, sprzymierzeni z królem niemieckim Henrykiem Wieleci, wtargnęli na Pomorze. W wyniku ich hipotetycznej, niepotwierdzonej nigdzie kampanii, Pomorze mogło oddzielić się od Polski. Tutaj mielibyśmy rozwiązanie zagadki braku Wieletów obok armii Henryka podczas odbijania Czech oraz wyjaśnienie momentu i okoliczności usamodzielnienia się Pomorza. Połabian i Pomorzan łączyła słowiańska wiara. Henryk II mógł wiedzieć, że Słowianie połabscy, z którymi zawiązał sojusz, lepiej sprawdzą się na Pomorzu niż w Czechach. Wystarczy rzec, że Wolinian, plemię tak silnie łączone z Polską, uważano za plemię wieleckie. Nie znamy szczegółów odłączenia się Pomorza od Polski, jednak prawdopodobnie po utracie Czech w 1004 lub 1005 roku od Polski odpada także Pomorze Zachodnie. Polska prawdopodobnie utrzymała dostęp do Bałtyku, jednak znaczna część ziem, tak mozolnie wywalczona przez Mieszka I, powróciła do niezależności. To druga porażka Chrobrego w bardzo krótkim czasie. Wraz z odłączeniem Pomorza prawdopodobnie upadło biskupstwo w Kołobrzegu. Takie tezy wyczytacie z większości książek o Chrobrym. Prawda jednak jest taka, że nie wiadomo na ten temat prawie nic. Niektórzy historycy, jak na przykład krytykowany przez środowisko profesor Przemysław Urbańczyk, sugerowali, że być może Chrobry wcale Pomorza nie utracił, gdyż obalenie biskupstwa nie musiało oznaczać, według niego, automatycznej utraty tych ziem. Profesor zwracał uwagę na fakt, że nie ma podań, jakoby Chrobry walczył o odzyskanie Pomorza, co dziwi chyba wszystkich historyków. Gdyby władca Polski utracił dostęp do całego wybrzeża, zapewne walczyłby zaciekle o jego odzyskanie. Prawdopodobnie zatem od Polski odłączyła się część Pomorza Zachodniego, ta wolińska. W zasadzie o niezależności Pomorza, a konkretnie ziem Wolinian, słyszymy tylko z jednej wzmianki. Wybiegnę nieco w przyszłość. Na Wielkanoc 1007 roku, po pierwszej wojnie polsko-niemieckiej, do Kwedlinburga przybyć mieli posłowie Redarów, Czechów i Wolinian. Emisariusze poczęli namawiać Henryka II do podjęcia kroków przeciwko Bolesławowi, gdyż w innym wypadku zaprzestaną wspierania króla. Posłowie mieli sugerować, że Bolesław próbuje knuć przeciwko królowi niemieckiemu. To wszystko sugeruje, że Wolinianie pozostawali w 1007 roku, podobnie jak Czesi i Wieleci, niezależni od Polski i sprzymierzeni w ramach sojuszu z Niemcami. Nie oznacza to jednak, że Bolesław utracił całe Pomorze. Karol Kolinger w wyjątkowej książce pod tytułem Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego 992-1025 pisał, że nie dysponujemy pewnymi przesłankami źródłowymi, pozwalającymi datować upadek diecezji kołobrzeskiej na początek XI wieku. Co ważne, Tytmar wyraźnie nazwał Reinberna w związku z jego późniejszym wyjazdem na Ruś biskupem Soli Kołobrzeskiej i nie wspominał ani słowem o upadku kołobrzeskiej diecezji, opisując misjonarskie poczynania biskupa Reinberna nad Bałtykiem. Ja pozostanę przy tradycyjnym rozumieniu tego wątku i wersji z utratą Pomorza, ale tylko jego części, tej zamieszkanej przez plemię Wolinian. Dostępu do Bałtyku Bolesław raczej nie stracił, a więc przypisywanie mu utraty całego Pomorza po stronie porażek nie jest raczej właściwe. Sami widzicie, po jak grząskim gruncie stąpają historycy, badający ten temat. Wróćmy do 1004 roku. Po wypędzeniu z Czech Chrobrego, Henryk II raczej nie czuł się w pełni usatysfakcjonowany. Bolesław wciąż dzierżył Morawy oraz wcześniejsze zdobycze w Milsku i Łużycach. Kampania Henryka przebiegała tymczasem niezwykle pomyślnie, a jego armia stosując fortel
nie poniosła niemalże żadnych strat, zyskując przy tym Czechy. Król postanowił iść za ciosem. Wraz z Jaromirem, nowym księciem czeskim, którego uzależnił takim samym stosunkiem zależności, jaki w ramach hołdu złożył mu wcześniej Włodziwoj, podążył do zajmowanego przez chrobrego Milska. Tytmar pisał o niewymownych trudnościach, które armia Henryka napotykała po drodze. Cóż może kryć się pod tymi trudnościami? Można jedynie próbować to rekonstruować. Wydaje się, że milczanie wyrażali zadowolenie z aktualnego stanu rzeczy i poddania wobec chrobrego. Oni lub wojowie Piasta mogli prowadzić partyzantkę, na przykład ścinając drzewa na traktach, opóźniając tym samym pochód, czy nękając kolumny wojsk atakami szybkich, lekko wyposażonych łuczników. Celem Henryka stał się Budziszyn, najważniejszy gród Milska i plemienia Milczan. Wojska królewsko-czeskie w końcu dotarły przed bramy ośrodka i rozpoczęły jego oblężenie. Wtedy to doszło do sytuacji, która mogła zupełnie zmienić zarówno historię Polski, jak i Niemiec. Posłuchajcie. Gdy pewnego dnia król Henryk zachęcał swoich wiernych wojowników do szturmu, o mało nie został raniony znienacka przez jednego z łuczników z murów, gdyby opatrzność Boża nad nim nie czuwała. Ofiarą padł ten, który stał tuż obok niego i w ten sposób wrogi zamiar innego dosięgnął człowieka. Strzała łucznika z Budziszyna nie dosięgnęła Henryka II i nie zmieniła historii Polski i Niemiec. Przeważające siły niemieckie zdobyły gród, który prawdopodobnie z rozkazu króla miano spalić. Przeszkodził w tym jednak, tu cytat, nieszczęsny rozkaz Guncelina. Nie znamy jego treści, ale wygląda na to, że margrabia, być może wbrew woli króla, choć ciężko to zakładać, powstrzymał ostateczne zniszczenie Budziszyna. Bolesław Chrobry, którego raczej nie było w grodzie, lecz którego informowano o sytuacji w osadzie, postanowił poddać ją Henrykowi. Gdy już przesiliły się te okropności wojny, Bolesław wysłał rozkaz do załogi i gród, zawarowawszy sobie wolne wyjście obrońców, poddał królowi. Ten obsadził go zaraz nową załogą. Następnie powrócił do domu wraz z wojskiem, które aż nadto było znużone marszami i głodowaniem. Sukces Henryka, mimo zmęczenia, nie ulegał wątpliwości. Jego kolejna akcja przeciwko Chrobremu zakończyła się sukcesem. Zdobył Budziszyn, a co za tym idzie, Milsko. W wojsku zapowiedział, że w następnym, 1005 roku, zorganizuje kolejną wyprawę przeciwko Chrobremu. Tym razem celem kampanii miała stać się Polska, gdyż raczej żaden z wojowników Henryka nie stanął jak dotąd na rdzennej ziemi Chrobrego. Wszystkie walki i zdobycze miały miejsce na ziemiach, które Bolesław dopiero co sam zajął. Fakt, że między wojskami, jak dotąd, nie doszło do poważnej bitwy, wzmagał tylko chęć konfrontacji, i to każdej ze stron. Chrobry przegrywał, ale nie miał zamiaru się poddawać. Wciąż kontrolował Łużyce, które siłą rzeczy stały się celem kolejnego ataku. Na początku 1005 roku doszło do incydentu związanego ze zmaganiami wojennymi. Bolesław Chrobry wyprawił do Rzymu z tajemniczym poselstwem biskupa Ungera. Z dużą dawką prawdopodobieństwa historycy zakładają, że chodziło o nawiązanie kontaktów z papiestwem i uzyskanie królewskiej korony. Czasy były niespokojne. Polska walczyła z Niemcami. Moment na koronację z punktu widzenia politycznego miał sens. Możliwe, że właśnie z tego względu biskupa Ungera, zaufanego człowieka Chrobrego, aresztowano na polecenie króla Henryka. Prawdopodobnie w magdeburskim więzieniu Unger uznał się za sufragana, czyli podwładnego arcybiskupa magdeburskiego. Prawdopodobny czyn biskupa Ungera będzie miał swoje konsekwencje w przyszłości.
Do przedostatniego aktu pierwszej wojny Henryka z Bolesławem doszło w sierpniu 1005 roku. Do tego czasu zarówno Henryk, jak i Bolesław niewątpliwie lizali rany i przygotowywali się do kolejnego starcia. Książę Polski, osłabiony zarówno podczas starć w Czechach, jak i w Milsku, z pewnością dążył do uzupełnienia nieco uszczuplonej armii i ufortyfikowania terenów nadających się do obrony, a leżących na drodze do serca jego państwa. Jeśli przewidywano oblężenia na wzór Budziszyna, z całą pewnością poczyniono do nich przygotowania, takie jak wzmocnienie grodów czy uzupełnienie zapasów żywności oraz broni niezbędnej do utrzymania ośrodków. Wiemy, że celowo utrudniano przemarsz wojsk królewskich, na przykład ścinając drzewa. Nie można zatem wykluczyć, że do kompletu dokonywano wszelkich innych tego typu partyzanckich zagrywek, takich jak kopanie wilczych dołów czy wbijanie pali w brodach, mających utrudnić przemarsz armii Henryka. Na granicy Śląska i Milska, w okolicach rzeki Bóbr, poświadczono długie na wiele kilometrów tak zwane wały śląskie, czy też wały Chrobrego, mające być może na celu obronę przeciwko wojskom nadciągającym z zachodu. Ostatnie badania zdają się przesuwać powstanie wałów śląskich na XIV-XV wiek, więc nie byłyby to w takim przypadku wały Chrobrego, ale nie można wykluczyć, że wcześniej także korzystano z tego typu rozwiązań na tym samym terenie. Wrócę jednak do kampanii z 1005 roku. Posłuchajmy Dietmara. Henryk II ogłosił we wszystkich hrabstwach swego państwa wyprawę wojenną przeciw Polsce i naznaczył zbiórkę wojska w Licykawie. Wojsko zebrało się w wyznaczonym czasie, to jest 16 sierpnia i w zapowiedzianym miejscu. Król, spędziwszy święto w niebowzięcia Matki Bożej w Magdeburgu, tegoż dnia po mszy świętej i rozdaniu jałmużny, przeprawił się przez Ławę w towarzystwie królowej. Sprawiwszy w szyk swoje wojska, król ruszył stąd dalej, a królowa powróciła szybko do Saksonii i postanowiła oczekiwać tam powrotu swojego ukochanego męża. Wyprawa na Polskę przybrała charakter wydarzenia państwowego, a mówi nam to symbolika opisana przez biskupa. Króla żegnała małżonka, odprawiono mszę, rozdano jałmużnę. Wojska ruszyły na wschód, a królowa w pośpiechu wróciła do kraju. Sugeruje to, że Niemcy w miejscu zbiórki nie czuli się bezpiecznie. Kiedy wojsko dotarło szczęśliwie do miejscowości Dobry Łuk w Łużycach, pospieszyli mu na pomoc Henryk i Jaromir wraz ze swoimi i wielkiej mu dodali otuchy i radości z uwagi na swoją roztropność i męstwo. Ponieważ jednak przewodnicy zostali przekupieni i o swoje tylko dbali interesy, poprowadzili oni wojsko naokoło, przez pustynie i bagna, narażając je na wielkie uciążliwości. Opóźnili oni przy tym, przez swoją podłą złośliwość, marsz wojska, aby nie mogło ono szybko wystąpić przeciw nieprzyjacielowi. Wspomnianym Henrykiem był brat królowej, kolejny Henryk i kolejny z Bawarii. Jaromir to oczywiście książę Czech. Dietmar sugeruje, że słowiańscy przewodnicy mieli zostać przekupieni, prowadząc wojska cesarskie naokoło. Nie wiadomo, o co tu dokładnie chodzi. Możliwe, że faktycznie przewodnicy opóźniali pochód, opłaceni przez Chrobrego. Istnieje także możliwość, że znane trakty były nieprzejezdne i pełne zasadzek, pozwalanych pni czy strzelających zza drzew łuczników, więc król rozkazał odnaleźć im nowe drogi prowadzące do serca kraju Bolesława i stąd to opóźnienie. Wystąpienie takich zasadzek poświadcza nam Dietmar. W dalszym swoim marszu dotarło wojsko do kraju zwanego Nice i rozbiło obóz nad rzeką Sprewą. Kiedy dzielny rycerz Tidbern dowiedział się tutaj, iż nieprzyjaciel zaczaił się, by zaatakować z boku nasze wojsko, zebrał potajemnie najlepszych rycerzy i chcąc samemu sobie przysporzyć sławy, postanowił podejść go i zniszczyć podstępem.
Nieprzyjaciel jednak bardzo przezornie uciekł między gęsto leżące ścięte drzewa, aby tym skuteczniej móc znękać stąd nacierających, wypuściwszy, jak zwykle, strzały, które u niego główny stanowią środek obronny, zabił z tej zasadzki, a następnie złupił najpierw owego Tidberna, potem Bernarda, Izysa i Benona, sławnych wasali biskupa Arnulfa oraz wielu ich towarzyszy broni. Stało się to 6 września i wielkim napełniło bólem króla oraz całe jego otoczenie. Niektórzy wiarygodni ludzie podają, że i Bolesław odczuwał wyrzuty sumienia z tego powodu. Zanim nasi dotarli do Odry, połączyli się z nimi dnia poprzedniego lucicy, którzy kroczyli za poprzedzającymi ich w pochodzie bożkami. Tytmar wymienił z imienia kilku możnych, którzy wraz ze swoimi towarzyszami, wojami z podległych im niemieckich grodów, zginęli w bitwie nad rzeką Sprawą. Zdaje się, że Tytmar nie chce powiedzieć nam zbyt dużo. Do 4 poległych, znamienitych możnych, dodać należy zapewne wielu ich towarzyszy, gdyż smutek jakoby zagościł i u Henryka, i wśród jego otoczenia, i u Bolesława. Po krótkim odpoczynku, wojska królewskie, uzupełnione w końcu o Wieletów, ruszyły dalej. Tytmar wyraził także swoje zdanie na temat obecnych w armii pogan. W takim orszaku przybyli na pomoc królowi owi wojownicy, niegdyś niewolni, dziś przez naszą niesprawiedliwość wolni. Unikaj, czytelniku, stosunków z nimi i z ich religią i słuchaj pilnie oraz przestrzegaj przykazań Bożych. Owóż, te tak różne i pod różnym przewodnictwem kroczące oddziały dotarły wnet do Odry i rozbiły namioty nad krętą rzeką, zwaną po słowiańsku Bóbr, po łacinie zaś Kastor. Bolesław jednak obwarowawszy brzeg tej rzeki i usadowiwszy się z wielkim wojskiem w Krośnie, przeszkadzał, jak mógł, w przeprawieniu się ich na drugą stronę, kiedy król, zabawiwszy tam 7 dni, jął przygotowywać już okręty i mosty, opatrzność Boża wskazała wysłanym przezeń wywiadowcom bardzo dogodny brud na rzece. Z brzaskiem dnia 6 legii udało się tam na rozkaz króla i skorzystało bezpiecznie z owego brodu. Straż Bolesława, która zauważyła to z daleka, zaniosła czym prędzej swemu władcy tę smutną i trudną do wiary wiadomość. Ten, upewniwszy się wreszcie przez 3-krotnie, czy więcej nawet razy wysyłanych wywiadowców, zwinął szybko obóz i uciekł wraz ze swoimi, pozostawiając na miejscu wiele materiału wojennego. Król, przyglądając się temu bacznie wraz ze swoimi, wzniósł z duchowieństwem i ludem całym hymn pochwalny na cześć Chrystusa i przeprawił się bezpiecznie przez rzekę. Ci zaś, którzy pierwej się przeprawili, byliby dopadli nieprzyjaciół znienacka w namiotach, gdyby nie musieli wyczekiwać na opóźniających się w marszu luciców. Nasi puścili się żwawo w pościg za wrogami, nie mogli ich jednak dosięgnąć, ponieważ tamci uciekali jako te rącze jelenie, wobec czego wrócili do swoich towarzyszy. Podczas przeprawy przez rzekę Bóbr doszło do starć. Bolesław, być może korzystając z wałów śląskich, utrudniał przemarsz wojska Henryka, który jął budować mosty na przeprawę. Jednak z racji uśmiechu losu, jego zwiadowcy odnaleźli odpowiedni do przeprawy brud i mosty stały się zbędne. 6 legii szacuje się dziś na około 6 tysięcy wojowników. Tylu żołnierzy armii Henryka miało przeprawić się na drugą stronę, zaskakując Bolesława, który czekał na nich. Być może przygotowując się do bitwy, choć jak widać, nie spodziewał się ataku tak prędko. Armia Piasta, wydaje się, że znacznie mniej liczna, wycofała się w popłochu w kierunku Poznania, zostawiając na miejscu wiele sprzętu wojskowego. Pogoń za Chrobrym nie przyniosła efektu i wojska powróciły do szyku, maszerując dalej.
Henryk otworzył sobie bramy do serca państwa Piastów. Król ruszył stąd dalej i przybył do opactwa w Międzyrzeczu, gdzie postanowił obchodzić z największą jako tylko mógł czcią doroczne święto Legionu Tebaickiego. Równocześnie starał się zapobiec temu, by ani klasztor, ani mieszkania nieobecnych mnichów nie poniosły żadnej szkody ze strony naszych. Następnie, niszcząc wokoło najbliższe okolice, ścigał dalej nieprzyjaciela, tak że ten nie miał wprost odwagi nocować w żadnym ze swoich grodów. Zatrzymał się dopiero na prośby swoich książąt, o 2 mile od poznańskiego grodu. Wojsko jednak, które rozdzieliło się dla zebrania żywności i innych potrzebnych materiałów, poniosło wielkie straty od nieprzyjaciół, którzy zaatakowali je z zasadzki. Tytmar po raz kolejny nie zdradza nam szczegółów starcia i co rozumie pod hasłem ponieśli wielkie straty od nieprzyjaciół. Jego relacja sugeruje jednak wprost, że w momencie, gdy Henryk stanął 2 mile przed Poznaniem, jego wojsko rozbiegło się, grabiąc i plądrując co popadnie. Tak właśnie można interpretować ten fragment. Tytmar pięknie to napisał. Wojsko rozdzieliło się dla zebrania żywności i innych potrzebnych materiałów. Jednak w rzeczywistości mogło to wyglądać zupełnie inaczej. W każdym razie, rzekomo szukający żywności i potrzebnych przedmiotów, a w praktyce zapewne grabiący i mordujący wojowie, dostali łomot od wojsk Bolesława. W końcu musiało dojść do ostatecznego rozstrzygnięcia, ostatniego aktu pierwszej z 3 kolejnych wojen. Tymczasem Bolesław prosił króla o przebaczenie przez zaufanych pośredników i wnet je sobie wyjednał. Arcybiskup Tagino oraz inni mężowie z otoczenia króla udali się na zaproszenie Bolesława do wymienionego wyżej grodu i zawarli z nim pod przysięgą oraz na podstawie słusznych poprawek trwały pokój. Z radością tedy wracali nasi do domu, ponieważ wielkie znosili trudy wskutek długich marszów i dotkliwego głodu, nieodłącznych od przykrości wojny. Do pokoju między królem Niemiec a księciem Polski doszło w Poznaniu, choć nie mamy żadnego dokumentu z tamtego spotkania. Na podstawie późniejszych czynów Chrobrego możemy wywnioskować, że Bolesław musiał zrzec się podbitych wcześniej ziem, tak Milska i Łużyc, jak i praw do tronu w Czechach. Niemieckie dokumenty pod rokiem 1007 zanotują, że Milsko to kraj pozostający we władzy jednego z niemieckich komesów. Bolesław dążyć będzie do ich odbicia, ale w 1005 roku prawdopodobnie musiał zdać nad nimi władzę. Być może w Poznaniu poruszono także kwestię Pomorza, jego neutralności. Tego nie wiadomo. Jak to wszystko można dzisiaj ocenić? Z całą pewnością, mimo wielu strat w ludziach, za stronę zwycięską uznać mógł się Henryk II. Czy Bolesław ugrał cokolwiek na tej wojnie? Raczej niewiele. Utracił zarówno Czechy, jak i Milsko i Łużyce, a prawdopodobnie także część Pomorza. Można powiedzieć, że lata 1004-1005 to największe porażki Chrobrego w jego karierze. Po serii spektakularnych podbojów władca Polski musiał przełknąć kilka ciosów naraz. Mimo, że porażka księcia, ale także i Polski, zdaje się być ewidentna, wydaje się, że pokój był na rękę obydwu władcom. Nastał październik. Król niemiecki wraz z wojskami znalazł się na obcej ziemi. I choć pozostawał w przewadze, zimowe oblężenie wielkopolskich grodów, w tym Poznania, z pewnością do tego przez Chrobrego przygotowanych, nie zapowiadało się najlepiej. W dodatku, za plecami Henryk pozostawił nienaruszone grody Bolesława, których nie oblegał tak jak Budziszyna, a które po prostu ominął. Tytmar podkreślał także, że król wracał do kraju zmęczony wojną i głodem, jakie towarzyszyły mu podczas wyprawy. Roczniki kwedlinburskie pod rokiem 1005 zanotowały,
że w Poznaniu zawarto non bona pace, niedobry pokój. Obydwie strony doprowadziły zatem do rozejmu z rozsądku, być może na potrzeby chwili, który do tego, jakby na potwierdzenie tych słów, jak pokazała przyszłość, okazał się bardzo krótkotrwały. Nie wszystkie fakty z roku 1003 i 1004 są nam znane. Ciekawą zagadką jest wątek Bezpryma, który według tez niektórych historyków, nie popartych żadnymi dowodami, miał jakoby dostać się do niewoli Jaromira, nowego czeskiego władcy. Ten natomiast, w odpowiedzi na konflikt z Chrobrym, miał okaleczyć pierworodnego syna Bolesława poprzez kastrację. W ten sposób Jaromir zastosowałby tę samą karę, jaką sam poniósł kilka lat wcześniej z rąk swojego brata, Bolesława Rudego. Dziś historiografia Polski w temacie opisanej przez Gala anonima kastracji Mieszka II zdaje się dopuszczać, że to tak naprawdę Bezprym padł ofiarą tego okaleczenia. Książę miał dostać się w jakiś sposób do niewoli Jaromira. Wiemy jednak, że w późniejszych latach Jaromir ucieknie do Polski. Siłą rzeczy musiałby się liczyć ze zemstą ze strony Chrobrego. Do wątku Bezpryma i Mieszka II powrócę, jeżeli powstanie trzeci sezon cyklu. Kronika Tytmara siłą rzeczy spisana została w pewnym stylu i tonie. Kronikarz nie akcentuje przesadnie porażek i strat ponoszonych przez Henryka, ledwie o nich wspominając, podkreślając przy tym każdorazowo wszystkie, nawet najdrobniejsze uchybienia po stronie Bolesława. Siłą rzeczy taka relacja nie jest w pełni obiektywna. Z tego podania zyskujemy wiedzę o najważniejszych wydarzeniach, ale umyka nam jej rzeczywisty obraz. Jak Polacy przygotowywali się do marszu wojsk królewskich? Jak obwarowywano naturalne umocnienia? Czy wykorzystywano wały śląskie, wały Chrobrego? I w końcu, jak ludność żyjąca w otwartych osadach traktowana była przez najeźdźców? Wzmianka o zachowaniu w spokoju kościoła w Międzyrzeczu sugeruje, że na innych ziemiach wojsko niemieckie zachowywało się zgoła inaczej. Z Niemcami do kraju Polan przybyli też Wieleci, którzy z całą pewnością chcieli sobie pofolgować. Czy Bolesław ewakuował ludność wraz z jej zapasami? Czy stosował taktykę spalonej ziemi, która spowodowała w szeregach wroga tak podkreślany przez Tytmara głód? To są informacje, które nam umykają, których nie ma w kronice Tytmara. Z całą pewnością zarówno ta, jak i kolejne wojny Henryka z Bolesławem to coś więcej niż to, co przekazuje nam jeden kronikarz. Takie konflikty miały znacznie szerszy obraz. Obraz dla nas niestety nieuchwytny. Po wojnie z Bolesławem Henryk II powrócił do kraju. Odbudował wybrane grody oraz poddał represjom tych, którzy mu się sprzeniewierzyli. Mowa o dwóch możnych Słowianach i jednym niemieckim rycerzu. Zarówno Henryk, jak i Bolesław czuli jednak, że rozstrzygnięcie na mocy pokoju w Poznaniu nie jest ostateczne. Henryk wygrał, ale nie stoczył wielkiej bitwy, a jego wojska zostały wielokrotnie poobijane i uszczuplone w mniejszych starciach, zasadzkach. Bolesław natomiast nie został rozbity, a jednak utracił sporo ziemi. I jeden i drugi władca czuł zatem głód i niespełnienie. Między Polską a cesarstwem nastał czas rozejmu, który nie trwał jednak długo. Po niesatysfakcjonującym dla każdej ze stron pokoju, zawartym w 1005 roku, nadszedł rok 1006, o którym nie wiadomo nic. Z pewnością zarówno król Henryk, jak i książę Bolesław lizali rany i uzupełniali uszczuplone szeregi swoich armii.
Poprzednia kampania wyczerpała jedną i drugą stronę. Kolejne informacje o wydarzeniach z granicy polsko-niemieckiej znajdujemy pod rokiem 1007. Wtedy to miało dojść do drugiej odsłony wielkiej wojny pomiędzy Polską a Cesarstwem Rzymskim. Najlepszym i niemalże jedynym źródłem przedstawiającym niezwykle szczegółowo tę kampanię jest oczywiście nieoceniona kronika Tytmara, pełna szczegółów i historycznych smaczków. Co więcej, opowiem Wam także o pierwszej wyprawie Chrobrego na Ruś Kijowską oraz o działalności Brunona z Kwerfurtu, misjonarza i według niektórych tajnego szpiega Bolesława. Na Wielkanoc 1007 roku Henryk II pojawił się w Ratyzbonie, dokąd udali się również, tutaj cytat, posłowie od Luciców, od wielkiego miasta zwanego Wolin oraz od księcia Jaromira z doniesieniem, iż Bolesław knuje różne złośliwe plany przeciw niemu i namawia ich słowem i pieniędzmi do ich wykonania. Oświadczyli również, że jeżeli król będzie nadal żyć z nim, to jest z Bolesławem, w pokoju i udzielać mu swojej łaski, to nie będzie mógł liczyć na pewno na ich wierność. Król zastanawiał się nad tym z całą rozwagą ze swoimi książętami i wysłuchawszy ich różnych głosów doradczych, przychylił się do ich gniewem podyktowanej opinii tak dalece, że wysłał do Bolesława jego zięcia Hermana i wypowiedział zawarty poprzednio układ pokojowy. Bolesław, dowiedziawszy się o tym poselstwie przez pośredników, przyjął grafa nie najlepiej, choć sam go poprzednio do siebie zapraszał. Wysłuchawszy jego przemówienia, usprawiedliwiał się długo, po czym rzekł: Chrystus, świadek wszechrzeczy, niechaj wie, jak niechętnie uczynię to wszystko, co mi odtąd czynić wypadnie. Rzeczona wzmianka informuje nas o przybyciu posłów od Luciców, czyli Wieletów, oraz od Wolinian. Potwierdza to poniekąd, że Wolin w tym czasie mógł pozostawać poza domeną Chrobrego, niezależny. Poselstwo uzupełniał skład wysłany przez czeskiego księcia Jaromira, który zastąpił na praskim tronie przegnanego z miasta Bolesława Chrobrego. Henryk II został poinformowany, że Bolesław knuje przeciw niemu plany i mami umysły sojuszników króla propozycjami spisków. Władca dostał ultimatum: albo wojna z Bolesławem, albo utrata wierności dotychczasowych aliantów. Decyzja była prosta. Do Bolesława, z wiadomością o decyzji króla, wyruszył jego zięć, Herman, syn Ekecharda, dawnego pretendenta do tronu. Bolesław, usłyszawszy, co następuje, miał przemówić, że z bólem przyjdzie mu uczynić to, co uczynić zamierza. A oto, co uczynił. Następnie, zebrawszy wojsko, spustoszył kraj zwany Morzyce, leżący obok Magdeburga. I przez ten wrogi krok zerwał węzły braterstwa, jakie zadzierżgnął przedtem w imię Chrystusa z Magdeburczykami. Stąd ruszył do grodu warownego zwanego Czerwiszcze i uprowadził ze sobą jego mieszkańców, zniewoliwszy ich częściowo strachem, częściowo uwodzicielską namową. Nasi, dowiedziawszy się o tym, przybyli z opóźnieniem i puścili się za nimi w pogoń, lecz bez zapału. Prowadził ich arcybiskup Tagino. Był on wprawdzie uprzedzony z góry o sytuacji, lecz nie potrafił jej należycie zaradzić. Byłem i ja tam z nim również. I kiedy przybyliśmy do miejscowości zwanej Jutterbock, rozważniejsi uznali, iż nie jest wskazanym ścigać nieprzyjaciół z tak małą siłą. Wobec czego powróciliśmy do domu. W pierwszej odsłonie kampanii atakującym okazał się Bolesław. Ubiegł on działania Henryka i w ramach demonstracji siły wjechał i spustoszył kraj Morzyce, czyli ziemię niedaleko Magdeburga. Ruchem tym Piast zrywał jakieś nieokreślone porozumienie z Magdeburczykami. Możliwe, że zawarte w 1005 roku w Poznaniu, podczas pertraktacji. Po czym ruszył do Czerwiszcza, którego mieszkańców miał zniewolić. Pogoń dowodzona przez arcybiskupa Tagino ruszyła, o dziwo, bez wielkich chęci
i wkrótce zawróciła. Ciekawym jest, że odwet arcybiskupa nie przyniósł rezultatu, rzekomo przez brak zapału. Czy oznacza to, że Tagino nie chciał walczyć z Chrobrym? Jeśli tak, to dlaczego? Czy część możnych pozostawała nieukontentowana tym, że Henryk II zerwał przymierze zawarte w Poznaniu? Bolesław po spustoszeniu wschodnich rubieży cesarstwa zwrócił się tam, gdzie od dawna kierował swoją uwagę. Na Milsko i Łużyce, tereny niedawno mu odebrane. Nadszedł maj 1007 roku. Oddaję głos Titmarowi. Bolesław tymczasem zajął na nowo Łużyce, Żarowe i kraj Słupian i wkrótce potem przystąpił do oblężenia grodu Budziszyna, obsadzonego przez załogę grafa Hermana, w czym okazał się zgoła nieżyczliwym teściem. Wysławszy posłów, zażądał od mieszkańców grodu, aby nie czyniąc ani jemu, ani sobie trudności, gród ten poddali. Nie mogą bowiem liczyć na odsiecz ze strony swego władcy. Zawarto rozejm na 7 dni. Bolesław gotował się do szturmu. Mieszkańcy zaś grodu błagali przez posłów króla i książąt państwa o pomoc, zobowiązując się, iż przez dalszych 7 dni jeszcze będą stawiali opór nieprzyjacielowi. Margrabia Herman, przybywszy do Magdeburga, zwrócił się do tamtejszego prepozyta Walterda i zwołał przez specjalnych wysłańców wszystkich możnych. Oskarżał ich następnie gwałtownie, iż tak zwlekają z odsieczą. Równocześnie zaś przez zaufanych ludzi dodawał otuchy rycerzom z załogi. Ci jednak, cierpiąc dotkliwie z powodu nieustannych szturmów Bolesława i opierając mu się dzielnie, przez czas dłuższy, kiedy widzieli w końcu, iż niektórzy z ich towarzyszy zaczęli się chwiać, a ich władca nie przybywał im na odsiecz, poddali gród księciu polskiemu, uzyskawszy wprzód od niego zezwolenie na opuszczenie go wraz z całym dobytkiem. Ze smutkiem powrócili następnie do ojczyzny. Po zajęciu Łużyc i kraju Słupian, Bolesław w maju 1007 roku przystąpił do oblężenia Budziszyna, najważniejszego wraz z Miśnią, grodu na tych terenach. Relacja o tych działaniach jest nieco chaotyczna, jednak można z niej wywnioskować, że obrońcy ośrodka nie doczekali się odsieczy ze strony wschodnich książąt i przede wszystkim ze strony króla Henryka. Prawdopodobnie kampania w 1007 roku nie była na rękę panującemu w Niemczech Ludolfingowi, który pozwolił na utratę tych ziem. Po 7-dniowym rozejmie, który zawarto po pierwszym, otwartym przez obrońców ataku, graf Herman poddał Budziszyn na mocy układu. Bolesław zyskiwał gród, a obrońcy dostali możliwość swobodnego opuszczenia ośrodka. 3 lata wcześniej to Bolesława wygnano z Budziszyna. Teraz powracał on triumfalnie. Wraz z Budziszynem we władztwie Bolesława znalazły się Milsko i Łużyce. Ta odsłona kampanii to jego bezapelacyjny triumf. Jednak na tym wojna się nie skończyła. Doszło do kolejnej przerwy w walkach, aż do 1009 roku. Korzystając z przerwy w działaniach wojennych, małe interludium. Prawdopodobnie w 1007 roku, kiedy Bolesław zajmował Milsko i Łużyce, na wschód wyruszył słynny misjonarz i wielki stronnik Bolesława Chrobrego, niejaki Brunon z Kwerfurtu. Jeszcze wcześniej mnich podjął się działalności misyjnej u czarnych Węgrów, być może na Słowacczyźnie. Później jednak jego celem stali się słynni i niesławni pieczyngowie. W drodze do tego koczowniczego ludu misjonarza zatrzymał w Kijowie książę Włodzimierz Wielki, który nie chciał, żeby duchowny dotarł do pieczyngów. Przetrzymując Brunona u siebie ponad miesiąc, zapewniał go o bezcelowości jego misji. Nie wiemy, dlaczego Włodzimierz przybrał takie podejście, wszak niewiele ryzykował.
a może jednak ryzykował, i to sporo. Może uznał, że zadaniem Brunona nie jest próba nawrócenia pogan, a misja dyplomatyczna Bolesława Chrobrego, szukającego sojuszników do ewentualnego ataku na Ruś. W pewnym momencie książę Kijowski zmienił jednak podejście do sprawy i zezwolił na misję Brunona, odprowadzając go wraz z wojskiem do granic swojego państwa i przepowiadając mu po raz wtóry śmierć z rąk barbarzyńców. Brunon ruszył do Pieczyngów, którzy, jak spojrzymy na mapę, flankują południowo-wschodnią granicę Polski oraz południowe rubieże Rusi Kijowskiej, chcąc ruszyć na Ruś, aż prosi się o sojusz z nimi. Przyszłość pokaże, że Bolesław Chrobry skorzysta z tej możliwości i to właśnie przeciwko Rusom. W tym miejscu chciałbym także zaznaczyć, że zasięg mapy Rusi widoczny na ekranie jest duży, ale też bardzo hipotetyczny. Władztwo nad przede wszystkim obrzeżami Rusi zmieniało się i bardzo trudno odtworzyć zasięg tego państwa konkretnie na początku XI wieku. Niemniej to, co widzicie na animacji na YouTube, jest pewnego rodzaju założeniem i być może faktycznym zasięgiem władztwa Wielkiego Księcia, który siedział w Kijowie. Wróćmy do Brunona. Brunon wśród Pieczyngów spędził 5 miesięcy. Jego wyprawa wraz z towarzyszami jest świetnie poświadczona. Zasługuje na osobny film. Ja dodam tylko, że początkowo misjonarzy chciano ściąć, ale ostatecznie przeżyli oni bez większego szwanku. Choć groźby ćwiartowania i wielokrotne biczowanie mogły odcisnąć się na ich psychice. Duchownych wzięto po prostu za szpiegów, jednak z czasem ich intencje uznano za poczciwe. Co więcej, Brunon z Kwerfurtu zawarł z Pieczyngami pokój i to poniekąd w imieniu Włodzimierza. 30 pogańskich dusz miało przyjąć chrześcijaństwo, a na tym nie koniec. Zawarto pokój pieczyńsko-ruski, co być może było celem Włodzimierza. Książę, co dziwi, dał nawet Pieczyngom swojego syna, Światopełka, jako zakładnika. Co ciekawe, przyszłość pokaże, że stanie się on sojusznikiem koczowników, co będzie miało konkretne skutki w przyszłości. I zapanowało prawo chrześcijańskie wśród najgorszego i najokrutniejszego ludu ze wszystkich pogan żyjących na ziemi. Nie wiadomo nic o tym, jakoby Brunon podczas pobytu wśród Pieczyngów wynegocjował także pakt między nimi a Bolesławem, przynajmniej wtedy, w 1007-1008 roku, choć nie można tego wykluczyć. Misjonarz powrócił do Polski, skąd, jako przyjaciel Bolesława, wysłał list do króla Henryka. Nie wiadomo, kiedy dokładnie do tego doszło. Może w trakcie przerwy w kampanii, w 1008 roku. Posłuchajcie, co i w jakim tonie Brunon napisał królowi Niemiec i Włoch. Jeśli by ktoś także to powiedział, że do tego księcia odnoszę się z uczuciem wierności i serdecznej przyjaźni, prawda to. Rzeczywiście, kocham go jak duszę moją i więcej niż życie moje. Lecz mam wiarygodnego świadka, wspólnego Boga, przed którym nic nie jest ukryte, że nie miłuję go wbrew Twojej łaskawości, gdyż ile tylko mogę, pragnę życzliwie usposobić go względem Ciebie. Lecz oby bez utraty łaski królewskiej, wolno było tak powiedzieć. Czy godzi się prześladować lud chrześcijański, a żyć w przyjaźni z pogańskim? Co za ugoda Chrystusa z Belialem? Jakie porównanie światła z ciemnością? W jaki sposób mogą się zgodzić diabeł z Farożyc oraz wódz świętych, wasz i nasz Maurycy? Jakim czołem schodzą się święta włócznia i chorągwie diabelskie tych, którzy poją się ludzką krwią? Czy nie uważasz tego za grzech, gdy chrześcijanina, zgroza mówić to, zabija się na ofiarę pod chorągwią demonów? Niniejszy list to niezwykłe dyplomatyczne świadectwo zabiegów Brunona z Kwerfurtu o to, aby król Henryk
zaprzestał kontaktów ze Słowianami Połabskimi, Wieletami, żeby zakończył właśnie z Chrobry. Nie wiadomo, czy list powstał z inspiracji Piasta, czy był inwencją misjonarza. Niemniej pokazuje on, że temat wojny polsko-niemieckiej dzielił ludzi w Europie. Jak pokazała przyszłość, list niewiele zmienił. Brunon natomiast wkrótce potem, w roku 1009, poniesie wraz z 18 innymi misjonarzami śmierć w Prusach, a konkretnie na terenach zajmowanych przez Jaćwingów. Zdołał nawrócić miejscowego księcia z jego świtą, jednak kilka dni później, 9 marca 1009 roku, zginął, jakoby z ręki brata nawróconego księcia. Rok 1009 upłynął pod znakiem przygotowań do kolejnej odsłony przeciągającego się konfliktu. Henryk II zrobił porządek z Guncelinem, którego wtrącono do aresztu. Margrabiemu zarzucono, jakoby korzystał ze zbytnich względów u księcia Bolesława, że Żydom sprzedał niewolników i że miał dopuścić się obrazy majestatu królewskiego. W miejsce Guncelina wskoczył Herman, a więc zięć Chrobrego, z którym Piast nie miał chyba najlepszych relacji, lub, jeśli je miał, zręcznie je maskował. Fakt wystąpienia walk wewnątrz rodziny pokazuje tylko, jak bardzo wpływy i krew polsko-niemiecka wymieszały się na tych terenach. Herman wyruszył w drogę do Miśni, którą miał objąć we władanie. Tymczasem Bolesław postanowił wyprzedzić zięcia i uderzył na ten gród. Cytat. Tymczasem straż nad wspomnianym grodem trzymał podług kolejności brat Guncelina graf Bruno. I oto nagle, w przeddzień przybycia Hermana, wielki oddział Polaków przeprawił się o świcie przez Łabę i podsunął się w ciszy aż do bramy przyrzeczonego mu grodu. Lecz gdy niełatwym okazał się tam dostęp z powodu gęsto rozstawionych straży, zawrócili Polacy ze smutkiem do domu, nie uczyniwszy nikomu szkody, lecz sami także, niestety, nie poniósłszy szwanku. Przewodnikami wroga w tej wyprawie byli, jak się później okazało, dwaj wietnicy z Podgrodzia. Słusznie zapłacili oni krwią swoją za taką zbrodnię. Bolesław tymczasem, w zawieszeniu między nadzieją i strachem, oczekiwał swoich w Budziszynie. A gdy dowiedział się o ich odwrocie, bardzo był rozgoryczony z powodu zawiedzionych planów. Po tych wydarzeniach wysłaniec króla wprowadził margrabiego Hermana we władzę, po czym ten darował swoim winowajcom ich wystąpienia przeciw sobie i potwierdził to wzniesieniem prawicy. Król, poskromiwszy w ciągu lata i następnej zimy swoich wrogów mądrością i męstwem, rozmyślał często nad obrazą i szkodą wyrządzoną mu przez Bolesława i zaraz po Wielkanocy zapowiedział surowym rozkazem wyprawę wojenną. Atak wojsk Bolesława na Miśnie nie powiódł się. Herman objął rządy w tym grodzie, a król Henryk II podjął decyzję o ataku na Polskę, który miał zostać przeprowadzony już niebawem. Za pierwszy cel kampanii obrano Śląsk. Wojsko zebrało się w posiadłości margrabiego Gerona, Białej Górze, która to nazwa oznacza w mowie piękną górę. Książę Bernard i prepozyt Waltert udali się naprzód, aby przywieźć Bolesława do opamiętania. Nie osiągnąwszy jednak zamierzonego rezultatu, powrócili z niczym. Przybył tu także sławny i całkowicie oddany królowi książę czeski Jaromir. Stąd ruszyliśmy do kraju Łużyczan, u którego wejścia znajduje się gród warowny Jaryna, nazwany tak od margrabiego Gerona, który był wielkim człowiekiem i taki nosił przydomek. Schwytano w tym czasie dwóch braci z kraju Chobolan, z grodu warownego Brenny, którzy udali się do Bolesława, by go podburzyć przeciwko królowi i w drodze powrotnej wpadli w biały dzień w sidła,
które sami potajemnie zastawili. Ponieważ przy przesłuchaniu nie chcieli wyznać niczego z tych wszystkich sprawek, zostali obaj powieszeni na jednym wzgórzu. Tymczasem zachorował król i jego ukochany Tagino. W tej sytuacji książęta zastanawiali się z trwogą w sercu, co ma się stać z rozpoczętą wyprawą wojenną. Uchwalili w końcu, że król wraz z kilku biskupami i słabszym oddziałem ma wrócić do domu. Biskupi zaś, Arnulf i Meimwerk wraz z księciem Jaromirem, margrabiami Geronem i Hermanem i wielu innymi mają pustoszyć kraj Ślężan i Dziadoszan. Tak się też stało. Wielka koalicja Henryka, wspierana przez wschodnich książąt, biskupów i arcybiskupów oraz czeskiego księcia Jaromira, ruszyła w kierunku Śląska. W międzyczasie arcybiskup Tagino i król Henryk rzekomo zachorowali, wycofując się do kraju. Wojsko postanowiło jedynie spustoszyć kraj Dziadoszan i Śląsk, bez stoczenia walnej bitwy. Warto zauważyć, że Tytmar nie wydaje się być tu obiektywnym. W rzeczywistości kampania śląska zakończyła się porażką, a jedyne, co pozostało Niemcom oraz Czechom, to złupić tereny, do których dotarli. Roczniki kwedlinburskie tak podsumowały tę kampanię. Król nie dotarł tam, gdzie zamierzał. Uzupełnioną relacją z wyprawy jest świetnie przedstawiona scena, rzekomo rozgrywająca się na murach Głogowa. Tytmar dał tu popis kunsztu oratorstwa, rekonstruując rzekomą przemowę chrobrego do żołnierzy. Posłuchajcie. Gdy wymienieni tu wielmoże przechodzili w szyku bojowym koło grodu zwanego Głogów, gdzie znajdował się i skąd mógł ich obserwować Bolesław, wzniecili wśród przypatrujących się im z murów rycerzy zapał do walki. Rycerze ci pytali swego wodza, dlaczego to znosi, i prosili o pozwolenie starcia się z wrogiem. Bolesław tak im odpowiedział: wojsko, które widzicie, jest małe liczbą, lecz wielkie męstwem i wybrane z wielu tysięcy. Jeżeli je zaatakuję, to bez względu na to, czy zwyciężę, czy przegram, osłabię się na przyszłość. Król bowiem może natychmiast zebrać nowe wojsko. O wiele lepiej jest dla nas znieść to teraz cierpliwie i, o ile to możliwe, w inny sposób szkodzić tym pyszałkom, bez większej dla nas straty. W ten sposób uspokoił niepowściągliwe zapały wojowników, lecz nie dopiął bynajmniej swego celu, by nam zgotować trudności w czasie tej wyprawy. Jakkolwiek ciągłe ulewy deszczowe opóźniły pochód naszych, niemniej zadali oni nieprzyjaciołom duże straty wokoło. Wreszcie, spustoszywszy wzdłuż i wszerz całą okolicę, Czesi powrócili do domu. Nasi zaś wycofali się szczęśliwie przez Milsko do Łaby i donieśli królowi przez posłów, iż powracają z dobrymi rezultatami. Wygląda na to, że rzekome dobre rezultaty to jedynie splądrowanie części kraju Dziadoszan i Śląska, gdyż więcej Niemcy w tej kampanii raczej nie osiągnęli. Bolesław, zaciskając zęby, przeczekał rajd na jego terytoria, nie wydając najeźdźcom walnej bitwy. Utrzymał Milsko i Łużyce, a przynajmniej ich część, czego nie mógł zdzierżyć Henryk. Doszło do kolejnej przerwy w działaniach, a w 1012 roku król ogłosił powszechny pokój w cesarstwie. Nie rozciągał się on, jednakże, na pokój z Bolesławem. Zbliżało się ostateczne rozstrzygnięcie. Rok 1012 przyniósł wiele zwrotów akcji. W Polsce zmarł biskup poznański Unger, a jego diecezja w końcu weszła w skład archidiecezji gnieźnieńskiej. W Niemczech natomiast zmarł arcybiskup magdeburski Tagino. Jego miejsce zajął niejaki Waltert. W Czechach obalono Jaromira, który musiał zbiec z kraju. I co dziwne, w desperacji szukał ponoć wsparcia u Bolesława, którego zwalczał przez kilka ostatnich lat. Nie znalazł go jednak w Polsce. Rządy w Pradze przejął Udalryk,
jego brat. Wszystko wskazuje na to, że pomagał mu w tym Henryk II, który zdenerwował się na Jaromira z powodu faktu, że ten miał dokonać rzezi na jakichś Bawarczykach, którzy przybyli do niego do Czech. Mieli oni bez wiedzy króla i Jaromira udać się do Bolesława z darami. Nie wiadomo, o jakich Bawarczyków chodzi i nieznane są szczegóły tej akcji. W każdym razie Jaromir stracił władzę, szukał pomocy u Bolesława, raczej jej nie znalazł, więc udał się do Henryka II, być może prosząc o przebaczenie. Ten wtrącił go jednak do więzienia. Mimo to, w latach 30. Jaromir odzyska jeszcze w Czechach władzę. W międzyczasie, w 1012 roku, doszło do pertraktacji między nowym arcybiskupem Walterdem a Bolesławem. Negocjacje przeprowadzono w Ciani, jednakże pokoju nie zawarto. Duchowny powrócił do kraju, co zaskakujące, obdarowany przez Bolesława, co z kolei sugeruje nieznany przebieg rokowań. Spowodowało to także oskarżenia o przekupstwo, kierowane w kierunku Walterda. Wkrótce potem arcybiskup z niewiadomych przyczyn zmarł, rzekomo skarżąc się wcześniej na ból głowy. Dietmar pisał: tymczasem Bolesław, dowiedziawszy się o śmierci arcybiskupa, zebrał wojsko i ruszył na Lubusz. Rozbił tam następnie obóz, korzystając z tego, że z powodu wylewu Łaby nikt z naszej strony nie będzie mógł przyjść z pomocą załodze. Jego żołnierze rzucili się do walki na zew wodza. Obrońcy natomiast słaby stawiali opór, albowiem zaledwie 1000 ludzi strzegło tego wielkiego grodu, podczas gdy 3 razy tyle jeszcze by nie wystarczyło do jego obrony. Bolesław siedział przy uczcie i obserwował z radością, jak jego żołnierze wdzierali się zwycięsko do grodu. Puściła brama, polała się krew wielu wojowników. Wzięci zostali do niewoli znakomici rycerze, ranny dowódca grodu Zdzich, który nie miał zgoła szczęścia. Albowiem ilekroć dostawał jakiś gród pod swoją pieczę, zawsze go tracił. I to nie przez swoje tchórzostwo, lecz wskutek nieszczęśliwych okoliczności. Wszystkich tych jeńców przywiedziono przed oblicze dumnego zwycięzcy i na jego rozkaz odprowadzono zaraz do więzienia. Spośród wojowników księcia Bolesława poległo tam nie mniej niż 500. Ta straszliwa rzeź miała miejsce 20 sierpnia. Rozdzieliwszy nieprzebrane łupy i podpaliwszy gród, zwycięskie wojsko powróciło wraz z wodzem swoim w radosnym nastroju do domu. Bolesław najechał gród Lubusza, przeprowadził skuteczne oblężenie i biorąc jeńców, ostatecznie spalił go doszczętnie. Na uwagę zasługują liczby podane przez Dietmara. Grodu broniło 1000 żołnierzy. Oznacza to, że wojów Bolesława mogło być znacznie, być może kilkukrotnie więcej. Ilu? Nie wiadomo. Być może około 2-3 tysiące, może więcej. Miało polec aż 500 polskich wojowników. Bolesław nie brał osobiście udziału w zdobywaniu grodu, gdyż jak na spokojnego i pewnego siebie wodza przystało, wydał rozkazy i zajął się ucztą. Warto dodać, że w kronice Dietmara występowały różne określenia, które my tłumaczymy jako gród Lubusza. Prawdopodobnie tym razem Dietmarowi nie chodziło o ten główny gród Lubusza na Połabszczyźnie, który osoby oglądające mnie na YouTube widzą teraz na ekranie, lecz o jakiś inny, niezidentyfikowany gród, którego nazwa w polskim również brzmi Lubusza. To właśnie ten, niezidentyfikowany co do lokalizacji gród, został spalony przez Chrobrego. Ja jednak na mojej animacji zaznaczam zniszczenie tego głównego grodu Lubusza, ponieważ i takie padały propozycje wśród badaczy. Wieść o rzezi Lubusza dotarła na pogranicze saskie, gdzie wybuchła panika. Niemcy poczęli przygotowywać się do obrony przed spodziewanym atakiem Chrobrego. Ten jednak nie nastąpił, gdyż Bolesław czuł się usatysfakcjonowany. Dietmar pisał, że król Henryk odnowił natomiast pakt ze Słowianami, czyli Wieletami, prawdopodobnie w celu zorganizowania kolejnej, wspólnej kampanii przeciwko Bolesławowi. Do tej jednak nie doszło. Na początku stycznia 1013 roku do Alsztedt
przybyli posłowie Piasta. Król przyjął ich i wysłuchał. Posłowie ci prosili o pokój i obiecywali, że zaprzysięgnie go osobiście syn Bolesława, Mieszko. Wojna, którą jak dotąd wygrywał Bolesław, zbliżała się niespodziewanie ku końcowi. Powodów takiego obrotu spraw mogło być kilka. Obydwaj władcy mieli do rozstrzygnięcia bardziej palące sprawy, aniżeli ciągłe przeciąganie liny w przedłużających się walkach na Połabszczyźnie. W Rusi Kijowskiej córka Bolesława, będąca żoną Światopełka, czy też Świętopełka, trafiła wraz z mężem i kapelanem, biskupem Reinbernem, do więzienia z osobistego rozkazu księcia Rusi, Włodzimierza Wielkiego. Takie wydarzenie uderzało bezpośrednio w honor i dumę Chrobrego, który musiał ruszyć córce z pomocą. Henryk II natomiast chciał się w końcu koronować na cesarza. Mijało 10 lat, od kiedy został królem Niemiec, jednakże korona cesarska wciąż pozostawała poza jego zasięgiem. Z całą pewnością irytowało to władcę, który dążył do wzmocnienia swoich wpływów. W Niemczech nie miał lekko. Jego władza nie należała do najstabilniejszych, a opozycja wciąż dawała o sobie znać. We Włoszech było jeszcze gorzej. Na wolności wciąż przebywał i knuł Arduin, antykról Włoch. W Rzymie rządził patrycjuszowski ród Krescencjuszy, z Janem na czele. Wpływom jego dynastii ulegali kolejni po Sylwestrze II papieże. Jan XVII, Jan XVIII i Sergiusz IV. W zasadzie to on, Jan Krescencjusz, obsadzał ich na Piotrowym tronie. W maju 1012 roku wspomniany Jan zmarł, a w Rzymie wybuchł chaos. Doszło do schizmy, walk o wpływy i pozycje między możnymi rodami oraz kolejnymi papieżami, co postanowił w końcu wykorzystać Henryk. W międzyczasie pogodził się z Ezonem, Palatynem, którego możecie kojarzyć z faktu, że towarzyszył Ottonowi III w 1000 roku w Gnieźnie. Do Ezona jeszcze powrócę. Henryk, chcąc w spokoju zbrojnie ruszyć wreszcie na Rzym, musiał dogadać się z Bolesławem. Z kroniki Dietmara wynika, że zawarcie pokoju miało dwa specyficzne etapy. Posłuchajcie cytatu o pierwszym. W kilka dni potem, czyli na początku 1013 roku, przybył z wielkimi darami syn Bolesława Mieszko i złożył hołd lenny królowi, po czym przysięgą wzmocnił złożone przyrzeczenie. Następnie odprawiono go z wielkimi honorami i okazano mu wiele uprzejmości, by skłonić go do powtórnego przyjazdu. Mieszko, czyli późniejszy król Polski, Mieszko II Lambert, przybył do Magdeburga, aby negocjować układ pomiędzy ojcem a królem niemieckim. Jest to pierwsze odnotowane wystąpienie Mieszka II na arenie międzynarodowej w jego karierze. Jednak z podania wynika, że Mieszko złożył Henrykowi hołd lenny. Pytaniem pozostaje, z czego, skoro nie był on, z tego, co wiadomo, władcą mającym ziemię, z których dałoby się takie lenno złożyć. To poważna sprawa, do której jeszcze powrócę. Po rzekomym hołdzie Mieszko powrócił do Polski. Roczniki kwedlinburskie odnotowały jednak, że Henryk zażądał, aby do niego osobiście przybył Bolesław Chrobry w celu potwierdzenia przyrzeczenia. Dochodzimy tutaj do drugiego etapu zawarcia pokoju. Doszło do tego w maju 1013 roku w Merseburgu. Posłuchajcie. W Wigilię tych świąt przybył Bolesław ubezpieczywszy się uprzednio przez przysłanych mu zakładników, których pozostawił u siebie w domu. Przyjęto go jak najlepiej, w samo święto. Bolesław złożywszy ręce, oddał hołd lenny i po wzajemnej wymianie przysiąg niósł miecz przed królem, gdy ten kroczył w uroczystym stroju do kościoła. W poniedziałek zjednał sobie króla bogatymi darami, które mu złożył od siebie i od swojej małżonki i z kolei otrzymał z jego szczodrych rąk jeszcze większe i piękniejsze dary oraz z dawna upragnione lenno. Odesłał następnie z honorami i uprzejmościami zakładników królewskich. Po tych wypadkach udał się Bolesław na Ruś.
przy czym nasze wojska wspierały go w tej wyprawie. Niezwykle dużo informacji naraz, a więc po kolei. Po pierwsze, sprawa hołdu Lennego złożona przez Mieszka. Nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Czy Mieszko miał jakąś dzielnicę, z której składał cesarzowi hołd? Być może Mieszko zgodził się w imieniu ojca oddać cesarzowi w Lenno Łużyce i Milsko, co miał poprzysiąc jego ojciec podczas osobistego stawiennictwa przed królem. Historycy przedstawiali wiele tez. Podnoszono, że tendencyjny Titmar przesadził i że Mieszko nie miał prawa składać żadnego hołdu i że było to po prostu solenne przyrzeczenie, że postanowienia pertraktacji zostaną dochowane. Sugerowano, że Mieszko złożył hołd ze swojej dzielnicy, rzekomo z Moraw. Nie ma jednak żadnych wiarygodnych śladów, że ten dysponował Morawami. Proponowano, że Mieszko oddał się w osobistą zależność wasalną względem cesarza. Ciekawą tezą jest ta, która sugeruje, że Mieszko podczas negocjacji dał się ograć wydrawnemu graczowi, jakim był bardziej doświadczony Henryk, i że obiecał królowi Lenno z Łużyc i Milska, co musiał przełknąć liczący na pełnię władzy Bolesław poprzez osobiste stawiennictwo i wielkanocny pochód przed królem z mieczem na rękach. Nie da się w świetle dzisiejszych źródeł wyjaśnić tej zagadki. W 3 miesiące po negocjacjach syna Bolesław przybył do Merseburga, tam, gdzie kilka lat wcześniej chciano go zamordować. Tym razem mądrzejszy od doświadczenia, jako gwarancję bezpieczeństwa, zatrzymał zakładników. Piast, według Titmara, a nie mamy argumentu, aby mu tutaj nie wierzyć, nawiązał z cesarzem stosunek lenny. Prawdopodobnie Chrobry stał się wasalem, a Henryk seniorem. Na znak uniżenia Bolesław niósł przed królem miecz. W zamian otrzymał z dawna upragnione Lenno, prawdopodobnie Milsko i Łużyce. Wydźwięk podania Titmara sugeruje, że pokój w Merseburgu w 1013 roku był naprawdę wielkim wydarzeniem i to dla każdej ze stron. Polscy historycy składają się ku tezie, że Chrobry oddał w niemieckie Lenno tylko Milsko i Łużyce. Niemieccy optują za wersją, jakoby Chrobry oddał w Lenno całą Polskę. Nie rozstrzygnie się tej sprawy, jednak warto tu podkreślić znamienny fakt. Wydaje się, że jednym z postanowień pokoju była wzajemna pomoc. Król miał dać Piastowi wojów na wyprawę kijowską, a Chrobry miał odwdzięczyć się wojami na ekspedycję koronacyjną do Rzymu. Sugeruje to, że między władcami doszło do porozumienia, może nie na zasadzie pełnej równości, ale obecność niemieckich wojsk wśród polskiej załogi w wyprawie na Ruś sugeruje wzajemny szacunek i poważanie. Bardziej prawdopodobne zdaje się więc, że Piast złożył hołd z Łużyc i Milska, a nie z całej Polski, i że utrzymał swoją niezależność, suwerenność. Dziś wiemy, że połowiczne rozwiązanie, czyli zdobycie kontroli nad Milskiem i Łużycami na zasadzie Lenna, a nie własności, było jednym z powodów, dla których pokój merseburski nie utrzymał się zbyt długo. Jednym z najważniejszych postanowień pokoju w Merseburgu, o którym nawet nie zająknął się Titmar, było prawdopodobnie małżeństwo Mieszka, syna Bolesława, z Rychezą, córką palatyna lotaryńskiego Ezona. Warto zacytować tutaj kroniki klasztoru w Brauweiler. Albowiem w tymże czasie król polski Mieszko, wysławszy dziewosłębów z najróżnorodniejszymi podarkami przystającymi osobie królewskiej, za pośrednictwem władcy Henryka II, do córki Ezona pierworodnej prosił o rękę Rychezy, do czego, jak tego pragnął, jak należy przysposobiona wychowaniem i wielu narzeczeńskimi zaletami, ponieważ wielu niepłonną nadzieją wierzyło, iż przy sposobności tego związku małżeńskiego Królestwo Słowiańskie spoi się sojuszem z Królestwem Niemieckim. Określenie Mieszka królem pod rokiem 1013 to przesada,
ale podanie to mówi nam wiele. Ezon należał do największych książąt w całym cesarstwie, a podczas rządów Ottona III pozostawał jego bliskim stronnikiem. Po śmierci cesarza Matylda, siostra Ottona III przekazała insygnia cesarskie właśnie Ezonowi. Pozwoliło to na wysunięcie tezy przez niektórych historyków, jakoby to Ezon miał być przez Ottona uznawany za następcę tronu. Jak wiemy, ten następcą Ludolfinga nie został, a władzę przejął Henryk II. Wydaje się nawet, że w grze o tron po śmierci Ottona Ezon nie brał udziału na zasadzie kandydatury, jednak nie popierał on też Henryka II, z którym pogodził się dopiero w 1012 roku. Co ciekawe, Palatyn spokrewniony był zarówno z dynastią Karolingów, jak i z Ludolfingami. W Rychezie, jego córce i wnuczce Ottona II płynęła do tego jeszcze krew bizantyjska. Wszak jej babką była słynna cesarzowa Teofano. Dzięki temu, jak pisze Andrzej Nowak w pierwszym tomie Dziejów Polski, następcy Mieszka II, kolejni piastowicze, będą nieśli w sobie krew cesarzy Zachodu i Wschodu. W 1013 roku, poprzez to małżeństwo, Mieszko stał się również formalnie jednym z książąt cesarstwa, a Bolesław zyskał silnego sojusznika, Palatyna Ezona. Nigdy wcześniej Piastowie nie nawiązywali sojuszu małżeńskiego z niemieckim rodem na tak wysokim poziomie. Wchodzili tym samym bezpośrednio w otoczenie cesarskie, do najprzedniejszej ligi. A co z Rychezą? Jak pisze Jerzy Strzelczyk w książce pod tytułem Bolesław Chrobry. Późniejsza tradycja polska postąpiła z Rychezą bardzo niesprawiedliwie, przypisując jej część nieszczęść, jakich doznała Polska za panowania Mieszka II i po jego śmierci. Nowsza nauka uznała wybitną dla Polski pozytywną rolę tej niepospolitej władczyni. Jak sami widzicie, jeden pokój, a mnóstwo wątpliwości. Na koniec dołożę jeszcze jedną. Jest teza sugerująca, jakoby wysyłając swoje wojsko na Ruś, na pomoc Chrobremu, Henryk II przewidywał kilka ruchów naprzód. Sojusznikiem Cesarstwa Bizantyjskiego, a więc wrogów Cesarstwa Rzymskiego, przede wszystkim w południowej Italii, pozostawała Ruś Kijowska. Henryk mógł chcieć, aby Włodzimierz Wielki został związany walkami, aby w ten sposób nie pomagał Bizantyjczykom w ewentualnych starciach we Włoszech. To jednak tylko przypuszczenia. Mamy rok 1013. Końca dobiegły zmagania na froncie zachodnim. Przenieśmy się zatem na nowy front. Front wschodni. W nieznanym nam roku doszło do sojuszu między Polską a Rusią Kijowską, czy też co może trafniejsze, między Piastami a Rurykowiczami. Szczegółów i daty zawarcia tego paktu nie znamy. Wiemy tyle, że Światopełk, czy też Świętopełk, którego historia nazwie przeklętym, pojął za żonę nieznaną z imienia córkę Chrobrego. Doszło do tego gdzieś między 1005 a 1013 rokiem. Włodzimierz Wielki miał wielu synów, łącznie aż 12, a Światopełk należał do najstarszych mogących dziedziczyć władzę. Książę zasłynął tym, że w przeszłości jako gwarant pokoju między Rusią a Pieczęgami udał się do tych drugich w charakterze zakładnika. Prawdopodobnie po zaślubinach do Rusi jako kapelan córki Piasta wyruszył wraz z nią słynny biskup Reinbern, którego rzekomo obalono w wyniku reakcji pogańskiej na Pomorzu. Około 1005 roku Świętopełk rządził dzielnicą turowsko-pińską, której centrum znajdowało się w znacznych rozmiarów Turowie, ważnym grodzie handlowym, który założono na szlaku wodnym z Prypeci do Bugu. Granica kraju Bolesława stykała się zatem z domeną i dzielnicą jego zięcia. Takie rozdanie pozostawało geopolitycznie korzystne dla Bolesława, gdyż zabezpieczało jego wschodnią flankę. Sam Światopełk sposobił się do przejęcia władzy w kraju po śmierci w
wciąż jeszcze żyjącego w 1013 roku, ojca, Włodzimierza Wielkiego. Jednakże w Rusi Kijowskiej prawdopodobnie doszło do analogicznej sytuacji, jak za panowania Mieszka I w państwie gnieźnieńskim. Około 987 roku jurny Włodzimierz, który, jak pisał Tytmar, nosił opaskę podniecającą na lędźwiach, aby pobudzić jeszcze silniej wrodzoną lubieżność, wziął za żonę siostry cesarzy, Bazylego II Bułgarobójcy i Konstantyna VIII, niejaką Annę Porfirogenetkę. Księżniczka bizantyjska urodziła Włodzimierzowi dwóch synów, Borysa i Gleba. Historycy sugerują, że pod wpływem małżonki Włodzimierz zmienił zasady sukcesji, wyznaczając jako swoich następców synów z najnowszego małżeństwa. Podobnie jak to miałoby się wydarzyć w państwie gnieźnieńskim za czasów Mieszka I i Ody. Oprócz Światopełka, Borysa i Gleba, można wymienić jeszcze 9 synów Wielkiego. Liczna progenitura sprzyjała konfliktom i walce o władzę i do takowych doszło w 1013 roku lub jeszcze wcześniej. W rzeczonej rebelii udział wziął Światopełk, jego brat Jarosław i książę Tmuta Rakański, Myślisław I Chrobry. W 1013 roku doszło do następującego wydarzenia. Biskupa kazał pojmać król Włodzimierz wraz ze swoim synem i jego małżonką, kiedy się dowiedział, iż ów syn za namową Bolesława tajemnie przeciw niemu spiskuje. Następnie kazał go zamknąć w osobnej celi. Tytmar z Merseburga opisał uwięzienie biskupa Reinberna, który zmarł w więzieniu. Z jego lakonicznej wzmianki wynika, że bunt nie powiódł się, a Światopełk wraz z małżonką, córką Piasta i kapelanem Reinbernem trafili do więzienia. Pozbawienie wolności córki bezpośrednio uderzało w honor władcy Polski. Dlatego postanowił on działać. Tytmar pisał, kiedy Bolesław dowiedział się o tym wszystkim, nie zaniechał zemsty, na jaką tylko stać go było wówczas. Tuż po zawarciu pokoju z Henrykiem II, pod wpływem wydarzeń w Rusi, Bolesław postanowił uderzyć na wschód. Prawdopodobnie to temu właśnie manewrowi służyć miał zawarty w Merseburgu pokój. Posłuchajmy Tytmara. Po tych wypadkach udał się Bolesław na Ruś, przy czym nasze wojska wspierały go w tej wyprawie. Tam spustoszył duży szmat kraju, a gdy spór wybuchł między jego żołnierzami i goszczącymi ich pieczęgami, kazał wybić tych ostatnich do nogi, mimo iż byli jego sprzymierzeńcami. Chrobry wraz z wojskami przekazanymi mu przez Henryka II udał się na Ruś, aby uwolnić księcia i córkę. Jest to pierwsza poświadczona wyprawa władcy Polski do tego kraju. Niestety, historycy dysponują zaledwie tą jedną wzmianką. Można więc jedynie próbować zrekonstruować przebieg wyprawy. Z relacji biskupa ewidentnie widać, że Bolesław dokonał znacznych spustoszeń na Rusi Kijowskiej. Co więcej, między słowiańskimi wojami Bolesława a koczowniczymi pieczęgami doszło do konfliktu. W odpowiedzi Chrobry rozkazał zabić swoich, jak to określił Tytmar, sprzymierzeńców. Jednak nie sądźmy Bolesława po tej wzmiance, gdyż nie wiadomo, co tam tak naprawdę zaszło. Niemniej, kampania prawdopodobnie zakończyła się fiaskiem, a Bolesław musiał pocieszyć się tym, że splądrował dużą część kraju Włodzimierza. Bardzo możliwe, że w wyniku tej kampanii do Polski został przyłączony Brześć nad Bugiem. Jest to jednak tylko założenie, nie poparte żadnymi bezpośrednimi dowodami. Do uwolnienia córki oraz zięcia prawdopodobnie nie doszło, a wnioskuje się to po informacji, że Reinbern zmarł w więzieniu, prawdopodobnie gdzieś między 1013 a 1018 rokiem. Kolejny raz, tym razem już skutecznie, Bolesław wybierze się na wschód dopiero w 1018 roku.
Lata 1007-1013 to dwa poświadczone konflikty. Druga wojna Bolesława z Henrykiem, zakończona pokojem w Merseburgu oraz pierwsza wyprawa na Ruś Kijowską. Bolesław, doświadczony nie tylko tymi kampaniami wódz, stratek i książę Polski, mógł chwilę odetchnąć. Jednak, jak pokazała przyszłość, niezbyt długo, na przełomie 1013 i 1014 roku, Piast odmówił Henrykowi II obiecanej, prawdopodobnie na mocy traktatu z Merseburga, pomocy w wyprawie do Rzymu w celu koronacji na cesarza. Odmowa ta, jak się okaże, będzie jednym z powodów wybuchu III wojny Henryka II z Bolesławem Chrobrym. Pokój w Merseburgu nie był najkorzystniejszy, ale był lepszy niż pokój w Poznaniu z 1005 roku. Tym razem Bolesław zyskał Milsko i Łużyce, które musiał jednak oddać w wasalne Lenno. Był to jednak krok naprzód w porównaniu z tym, co działo się w 1005 roku. Jedną z przyczyn III wojny Polski z Niemcami mógł być fakt, że pokój w Merseburgu z 1013 roku nie zadowalał Bolesława. Oddanie się w wasalne Lenno, obojętnie czy tylko z Łużyc i Milska, czy aż z całego kraju, to rezultat znacznie poniżej ambicji Piasta. Można to wywnioskować po tym, jak potraktował on Henryka II, gdy po zawarciu pokoju Bolesław wyruszył na Ruś w celu uwolnienia uwięzionej córki oraz jej męża, Świętopełka. W wyprawie udział wzięła armia niemiecka, prawdopodobnie w zwyczajowej liczbie 300 wojów. Książę zobowiązał się, że w zamian pomoże Henrykowi w jego wyprawie na Rzym. Henryk do Włoch udał się na przełomie 1013 i 1014 roku, nakładając na swoją głowę 14 lutego 1014 roku cesarską koronę. Jednakże w ekspedycji nie towarzyszyły mu posiłki z Polski. Książę Bolesław złamał dane królowi słowo i co więcej, począł czynić wręcz ogólnoeuropejskie zabiegi wymierzone przeciwko Henrykowi. Piast miał wysłać swoich szpiegów do Italii, chcąc zdobyć tam poparcie dla swojej sprawy. Nie wiemy, jaki dokładnie wynik przyniosły te manewry i z kim książę próbował się porozumieć. Być może z antykrólem Arduinem, być może z włoską opozycją. Pozostanie zagadką, jakie dokładnie powody kierowały Piastem. Henrykowi takie zachowanie, co nie może dziwić, nie przypadło do gustu. Tytmar pisał: następnie przybył do Merseburga i tu przedstawił swoim wasalom, jak wyglądały przyrzeczenia i pomoc Bolesława. Zażądał od nich przy tym, by wezwali jednomyślnie Bolesława do wytłumaczenia się lub poprawy zarzucanego mu postępowania. Cesarz powrócił do Niemiec jeszcze w 1014 roku i zdał relację z zachowania Chrobrego swoim wasalom. Jednak Henrykowi II nie na rękę była kolejna wojna. Dążył więc tylko, póki co, do wezwania księcia Polski przed swoje oblicze w celu wyjaśnienia mu powodów takiego, a nie innego zachowania. Słowianin odmówił jednak stawienia się przed cesarzem. W międzyczasie, jeszcze w 1014 roku, Bolesław próbował przeciągnąć na swoją stronę Udaleryka, władcę Czech. Wysłał do niego swojego syna, Mieszka. Jak pokazała przyszłość, książę Polski popełnił znaczny błąd i przeliczył się w rachunkach. Tytmar pisał: książę Bolesław w tysiącznych biegłych sztuczkach wysłał swego syna Mieszka do księcia czeskiego Udaleryka i zaproponował mu, by przez pamięć na wspólne pokrewieństwo ułożyli swoje sprawy pokojowo i przeciwstawili się wspólnie wszystkim wrogom, a w szczególności cesarzowi. Udaleryk jednak, uprzedzony przez wiarygodnych ludzi, że to wszystko ukartowane zostało na jego zgubę, pojmał Mieszka i zabiwszy przedniejszych spośród jego towarzyszy, uprowadził resztę wraz z księciem do Czech, gdzie wtrącił ich do więzienia.
Na wieść o tym cesarz wysłał tam swojego krewniaka Teodoryka z rozkazem, by Udalryk wydał mu jego wasala i by nie pozbawiał go życia w żadnym wypadku, jeżeli choć trochę zależy mu na jego łasce. Mieszko udał się do Czech w celu przekabacenia Udalryka na stronę Piastów. Książę czeski pamiętał jednak, dzięki komu zasiadł na tronie i nie odważył się przeciwstawić cesarzowi. Uwięził Mieszka, dokonał mordu na jego towarzyszach, po czym na rozkaz cesarza przekazał mu jego, jak to określił Titmar, wasala, Mieszka. Następca polskiego tronu trafił do cesarza jako zakładnik. Ponownie oddajmy głos Titmarowi. Bolesław zaś, uradowany niezmiernie z powodu wypuszczenia syna, złożył przez pośredników należne podziękowanie cesarzowi i prosił go, by ku jego radości, a smutkowi nieprzyjaciół, odesłał mu syna i liczył na pewno na wdzięczność ich obu w przyszłości. Cesarz odpowiedział, iż chwilowo nie jest to możliwe. Obiecał jednak, że spełni jego życzenie po wspólnej naradzie ze swoimi książętami, jeżeli Bolesław przybędzie do Merseburga. Bolesław nie był zadowolony z tej odpowiedzi i przez cały czas zabiegał w cichości oraz przez liczne poselstwa o odzyskanie syna. Wiemy, że doszło do spotkania cesarza z arcybiskupami, saskimi panami i innymi wielmożami cesarstwa, podczas którego radzono, co czynić. Część z obecnych tam została przekupiona przez Bolesława i lobbowała w celu uwolnienia Mieszka. To stronnictwo ostatecznie zwyciężyło, co następująco podsumował Titmar. Pieniądze przeważyły szale rady i cesarz wydał Mieszka owym właśnie przekupionym możnym na słowo oraz za poręką całego ich majątku. Ci oddali go następnie Bolesławowi, aby mu się w ten sposób przypodobać. Otrzymali oni przy tym od niego to, co poprzednio był im przyrzekł i upomnieli zarówno jego, jak syna, by pomni Chrystusa i przysięgi wobec Boga nie czynili więcej cesarzowi żadnych wstrętów i nie dopuścili do tego, by ich przyjaciele doznali zawodu. Na te łagodne słowa upomnienia dali Polacy natychmiast przymilną, jak ton fletu, odpowiedź, która nie spełniła się potem bynajmniej w czynach. Choć słowo ich posiada mało lub żadnej zgoła nie ma wartości, to jednak zarzucają nam oni, iż cesarz i my tak późno odesłaliśmy Mieszka, mimo iż zaliczał się on do wasali cesarza. Mieszko powrócił do Polski, choć cała ta akcja mogła z pewnością znaleźć zupełnie inny finał. Gdyby Henryk faktycznie dążył do wojny, mógłby śmiało przetrzymać Piasta, swojego wasala, jako zakładnika, pod byle pretekstem. Z perspektywy czasu, ruch cesarza można określić jako błąd. Chrobremu się upiekło, bowiem niewiele brakowało, aby stracił w Czechach syna. Na Wielkanoc 1015 roku do Henryka przybył poseł Bolesława, niejaki Stoigniew, którego nie darzono zaufaniem. Rokowania nie przyniosły rezultatu, w wyniku czego Bolesława ponownie wezwano do tłumaczeń z nieudzielenia wsparcia we Włoszech. Książę Polski, jak poprzednio, odmówił stawiennictwa. Roczniki kwedlinburskie zanotowały jeszcze, że przed latem 1015 roku do Bolesława wysłano kolejne poselstwo z żądaniem zrzeczenia się władzy nad Milskiem i Łużycami z powodu niedotrzymania warunków pokoju. I tym razem Bolesław odmówił, uznając te kraje za swoje. Henryk nie miał wyjścia. Zmuszony ciągłymi zniewagami czynionymi przez Chrobrego, począł czynić przygotowania do kolejnej, trzeciej wojny o południowe Połabie. Do kampanii w roku 1015 Henryk II zmobilizował, oprócz armii niemieckiej, składającej się między innymi z oddziałów grafów ze wschodu cesarstwa oraz Bawarów, także Wieletów i Czechów.
W lipcu wojska niemieckie zebrały się przy granicy i podeszły pod gród Ciania, którego załoga wydała im bitwę. Wojska cesarskie odniosły zwycięstwo, a cesarz na czele wojska ruszył w kierunku Odry, gdzie przeprawy przez rzekę strzegł gród Krosno. Tamże na cesarza czekał Mieszko, niedawno zwolniony z aresztu. Cesarz posłał do księcia emisariuszy z nadzieją, że Piast odpłaci mu za łaskę, jakiej ten doznał w poprzednim roku i że dotrzyma przysięgi wierności, którą złożył. Mieszko tak odpowiedział na nadzieję cesarza. Przyznaję, iż łaska cesarza wyrywała mnie z mocy wroga i że wam złożyłem przyrzeczenie. Gdybym był wolny, chętnie dochowałbym go pod każdym względem. Obecnie jednak, jak wiecie sami, znajduję się pod władzą mego ojca, a ponieważ on mi tego zabrania, a także jego przytomni tu rycerze nigdy by się na to nie zgodzili, muszę zaniechać tego, choć wbrew mojej woli. Aż do przybycia mego ojca jestem zdecydowany bronić wedle sił moich ojczyzny, po którą wyciągacie rękę. Potem jednak będę się starał naprowadzić go na drogę łaski cesarza i waszej życzliwości. Nasi, wysłuchawszy tej odpowiedzi, odeszli i przekazali jej treść cesarzowi. Zręczna dyplomatycznie odpowiedź, jeżeli jest prawdziwa, może wzbudzać podziw i pokazuje, że wykształcenie i obycie, często przypisywane Mieszkowi II, mają swoje podstawy. Cesarza to jednak nie przekonało i w konsekwencji przeprowadził uderzenie. Doszło do bitwy o przeprawę pod Krosnem nad Odrą, którą wygrały siły imperatora. Wojsko polskie zostało, według Dietmara, rozniesione, mimo stawienia zaciekłego oporu. Biskup napisał, że poległo 600 wojowników Mieszka, po stronie strat cesarstwa, wymieniając zaledwie 3 rycerzy. Zatem trudno zawierzyć takiemu stosunkowi. Faktem jednak jest, że Niemcy tę bitwę wygrali, zgarniając przy tym znaczne łupy. Mniej więcej w tym samym czasie od północy zaatakował książę Bernard II, któremu oprócz wojsk niemieckich towarzyszyły liczne zastępy Wieletów. Przeprawa przez Odrę na północy nie powiodła się z powodu silnych umocnień, którymi obwarowano polską granicę. Dietmar relacjonował. Bolesław dowiedział się o tym, czyli o porażce Mieszka, wkrótce w swoim obozie, od gońców spiesznie doń wysłanych. I choć bardzo chciał tam podążyć, to jednak nie ryzykował otwarcia dostępu obecnym po drugiej stronie rzeki nieprzyjaciołom, gdzie tylko nasi próbowali wsiąść do łodzi. Tam puszczając wodze, pędził ze swoimi. W końcu nasi, podniósłszy szybko żagle, płynęli bez przerwy cały dzień. A gdy nieprzyjaciele nie mogli nadążyć za nimi, osiągnęli bezpiecznie upragniony brzeg i puścili z dymem sąsiednie miejscowości. Kiedy książę Bolesław zobaczył to z daleka, rzucił się, jak zwykle, do ucieczki i w ten sposób, wbrew swojej woli, dał naszym okazję i zachętę do dalszego pustoszenia. Książę Bernard zaś, nie mogąc przybyć wraz ze swoimi na pomoc cesarzowi, jak ten mu był polecił, doniósł mu o sytuacji i o przyczynie niewykonania rozkazu przez wysłanych doń potajemnie pieszych gońców, po czym spustoszywszy okolice, powrócił do domu. Bolesław walczył na północy, prawdopodobnie w okolicach grodu Lubusz, o utrzymanie sił Bernarda i Wieletów po drugiej stronie Odry. Ci jednak zaokrętowali się na łodzie i wyprzedzili konną jazdę Bolesława, który postanowił nie wydawać im bitwy. Nie wydaje się, aby uciekł w popłochu. Po prostu, jak zobaczymy, miał do zrealizowania istotniejsze cele. Bernard wraz z Wieletami splądrowali jakąś część państwa polskiego i powrócili do granic cesarstwa, gdyż nie zdążyli na umówione spotkanie z cesarzem, prawdopodobnie na jakiś wspólny, skoordynowany atak. Tymczasem, jak się wkrótce okazało, do Polski zmierzała trzecia armia, tym razem od południa.
Posłuchajmy znów relacji biskupa. Również Udaleryk, który miał przybyć do cesarza razem z Bawarami, zrezygnował z tego z różnorodnych przyczyn. Choć jednak Bawarowie nie byli przy cesarzu, niemniej spełnili wierną dlań służbę w swoim sąsiedztwie. Udaleryk bowiem zdobył wielki gród zwany Buzync i wziął tam do niewoli co najmniej 1000 mężów, nie licząc kobiet i dzieci, po czym spaliwszy go, powrócił do siebie jako zwycięzca. Margrabia Henryk zaś z Marchi Wschodniej, dowiedziawszy się, iż wojownicy Bolesława urządzili wyprawę łupieską w jego sąsiedztwie, natarł natychmiast na nich razem z Bawarami i pomimo zaciętego oporu, jaki stawiali, położył trupem 800 spośród nich oraz odbił całą zdobycz. Równocześnie z atakiem Henryka II w okolicach Krosna i penetrowaniem granicy przez Bernarda i Wieletów, od południa do ataku szykowali się Bawarczycy z Czechami, na których czele stanął Udaleryk. Nie znamy szczegółów, które spowodowały wycofanie się Czechów, jednak podnosi się, że Bolesław zmobilizował do obrony południowej granicy załogi z Moraw, które miały skutecznie zatrzymać uderzenie. Czesi i Bawarczycy poharcowali jednak na południu, zdobyli jakieś grody, wybili zapewne część armii morawskiej, zgarniając przy tym wszystkim znaczną ilość jeńców. Zanim się cesarz dowiedział o tym wszystkim, trzymał się silnie, jak długo chciał, w tych stronach, choć bardzo się martwił małą ilością żołnierzy, którą rozporządzał. Kiedy w drodze powrotnej przybył do kraju Dziadoszan, rozbił, na swoje nieszczęście, obóz w pewnym ciasnym pustkowiu, którego jedynym mieszkańcem był pewien hodowca pszczół, później zresztą zabity. Bolesław tymczasem, dowiedziawszy się, że cesarz obrał inną drogę powrotu niż tę, którą przybył, umocnił na wszelki sposób swoje terytorium nad Odrą. A gdy zawiadomiono go, że cesarz już się wyniósł, wysłał wielką liczbę pieszych do miejsca, w którym obozowało wojsko, z rozkazem, by starali się choć część tegoż zniszczyć, jeżeli nadarzy się do tego korzystna okazja. Poza tym wysłał do cesarza swojego opata imieniem Tuni z udanymi propozycjami pokojowymi. Cesarz jednak rozpoznał w nim zaraz szpiega i zatrzymał go, dopóki całe wojsko nie przeszło przez znajdujące się na drodze bagna przy pomocy mostów ułożonych poprzedniej nocy. Tendencyjny Dietmar nie mówi wprost, że kampania Henryka w 1015 roku, mimo kilku doraźnych sukcesów, sypała się w drzazgi. Umówione posiłki Bernarda, Wieletów, Bawarów i Czechów nie dotarły na czas, przez co armia cesarska, jak pisze biskup, nie należała do najokazalszych. Możemy założyć, że początkowym celem tak wielkiej koalicji, w przypadku udanej koordynacji, być może był Poznań. Cesarz, w obliczu osamotnienia, podjął jednak decyzję o pospiesznym wycofaniu się z Polski, co pokazuje, że raczej nie spełnił stawianych przed kampanią celów. Co więcej, władca bał się nawet posła, który przybył na rokowania i nie wypuścił go aż do momentu, w którym pozbawione wsparcia wojska niemieckie uciekły za Odrę. Niestety dla nich i stety dla wojsk Bolesława odwrót zakończył się jedną wielką katastrofą. Bolesław z wojskiem zaczaił się bowiem w pobliżu armii cesarskiej, jakby czekając na wynik rokowań Tuniego. Wydaje się, że miał pełny ogląd sytuacji. Gdy opat powrócił do obozu Piasta, doszło do następujących wydarzeń. Wtedy dopiero powrócił ów mnich z powierzchowności, a chytry Liszka z czynów swoich i za to przez swego pana tak lubiany. Cesarz podążył naprzód i powierzywszy pozostałe wojsko arcybiskupowi Geronowi, znakomitemu margrabiemu Geronowi oraz palatynowi Burchardowi, zalecił im, aby zachowali większe niż zazwyczaj
środki ostrożności. Po pewnym czasie nieprzyjaciele ukryci w pobliskim lesie wznieśli potrójny okrzyk i zaraz potem rzucili się na nasze wojsko z łucznikami, którzy nadbiegli w zamieszaniu. Nasi dzielni stawiali opór przy pierwszym i drugim ataku i zabili wielu spośród nadbiegających. Lecz nieprzyjaciele, nabrawszy otuchy na widok ucieczki niektórych spośród naszych, zwarli się i uderzywszy powtórnie, rozpędzili wszystkich i wybili pojedynczo przy pomocy zdradzieckich strzał. Arcybiskup Gero i ranny palatyn Burchard ledwie uszli z życiem i donieśli o tym cesarzowi. Młodociany Ludolf dostał się z garstką do niewoli. Polegli i ze zbroi odarci zostali grafowie Gero i Folkmar oraz 200 najprzedniejszych rycerzy, o których imionach i duszach niechaj Bóg Wszechmogący w swym miłosierdziu pamięta. Nam zaś, z których winy oni polegli, niechaj Bóg przebaczy w imię Chrystusa i chroni nas łaskawie, byśmy nie doznali czegoś podobnego w przyszłości. Starcie, które przeszło do historii jako bitwa na ziemi Dziadoszan, rozegrało się 1 września 1015 roku. Potyczka należała do jednej z największych bitew w ówczesnej historii Polski, być może największej. Faktem jest, że starcie to było niesłychanie ważne, patrząc na całą, trzecią wojnę. Nie było jednak kluczowe. Wojsko Bolesława rozbiło armię cesarską, a we wyniku walk śmierć poniosło nie tylko wielu wojów cesarza. Biskup wskazał 200, ale także wymienieni przez Titmara cesarscy możni. Co do relacji o stratach, nie ma powodów, aby sądzić, iż w XI-wiecznych kronikach podawano zawsze rzetelne dane. Historycy zakładają, że Titmar wielokrotnie i celowo pomniejszał straty po stronie cesarstwa, powiększając przy tym uszczerbki armii polskiej. Na tym kronikarz nie zakończył jednak swojej relacji o bitwie na ziemi Dziadoszan. Kiedy cesarz wysłuchał smutnej o tym relacji, chciał powrócić na miejsce, by zabrać zwłoki zabitych, lecz odwiedziony od tego zamiaru przez wielu doradców, zaniechał go nie bez oporu i wysłał tylko biskupa Idziego, aby wyprawił im pogrzeb za zgodą niegodziwego księcia i zażądał zwłok margrabiego Gerona. Dostojny pasterz, spełniając chętnie życzenie cesarza, podążył tam szybko, a gdy ujrzał ślady żałosnego pogromu, zaniósł się od płaczu i modlił się na klęczkach za poległych. Kiedy zwycięzcy, zajęci ciągle jeszcze tylko szukaniem łupów, spostrzegli go z daleka, uciekli zrazu w obawie, iż nadciąga nowe wojsko. Potem jednak, gdy się przybliżył, pozdrowili go i pozwolili mu odejść, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. Uzyskawszy od Bolesława, radującego się naszą klęską to, o co prosił, Idzi pogrzebał z wielkim trudem, przy pomocy nieprzyjaciół, ciała towarzyszy, po czym niezwłocznie odjechał. Zwłoki zaś wspomnianego margrabiego i jego towarzysza Widreda kazał zawieźć aż do Miśni. Po okazałym, niezwykle ważnym zwycięstwie, armia polska, czyli drużyna, nabrała wiatru w żagle, a uniesiony powodzeniem chrobry rozkazał Mieszkowi ścigać wojska cesarskie. Titmar relacjonował. Tymczasem cesarz dotarł ze swoim wojskiem do Strzały, a ponieważ wiedział, że Mieszko następuje mu napięty z siłą zbrojną, nakazał margrabiemu Hermanowi przybyć szybko dla obrony miśnieńskiego grodu. Sam zaś udał się prosto do Merseburga. Mieszko Atoli, pouczony przez swego niegodziwego ojca, skoro tylko zauważył, że nasi odeszli rozdzieleni na części, nie pozostawiwszy żadnej osłony, przeprawił się 13 września o świcie przez Łabę pod wspomnianym grodem z 7 legiami i nakazał jednym z nich pustoszyć okolice, drugim zaś przystąpić do zdobywania grodu. Kiedy to zobaczyli wietnicy,
zwątpili o możliwości ocalenia i zostawiając prawie całą chudobę schronili się do warowni, leżącej w górnej części grodu. Nieprzyjaciele, uradowani tym wielce, wdarli się do opuszczonego podgrodzia i zabrawszy wszystko, co tylko tam znaleźli, podpalili je, po czym podłożyli ogień wyżej w dwóch miejscach, pod ową warownią i natarli na nią z całą zaciętością. Graf Herman, widząc, jak jego nader szczupła garstka obrońców słabnie, rzucił się na ziemię i błagał o zmiłowanie Chrystusa, jego zaś sławnego męczennika Donata o święte wstawiennictwo. Następnie przywołał na pomoc niewiasty. Te stanęły na szańcach i rzucając stąd kamienie, wsparły mężczyzn. Ogień, który podłożono, ugasiły w braku wody miodem i, Bogu dzięki, poskromiły wściekłość i zuchwałość wroga. Mieszko, przypatrując się temu wszystkiemu z wznoszącej się obok góry, oczekiwał na przybycie reszty rycerzy. Ci, pustosząc i paląc, gdzie tylko był ogień, wszystko wokoło aż do rzeki Gany, powrócili późno na zdrożonych koniach i byliby przenocowali tam ze swoim wodzem, by ruszyć nazajutrz do szturmu, gdyby nie zauważyli przybierającej wody na łabie. Z tego powodu wojsko, mimo wielkiego zmęczenia, wycofało się w nader pomyślnych warunkach i ten szczęśliwy manewr ulżył zatroskanemu sercu wodza. Kiedy cesarz się o tym dowiedział, wysłał spiesznie na pomoc margrabiemu, co tylko mógł zebrać wojska i w jakiś czas potem nakazał odbudować podgrodzie. Mieszko z całym impetem ścigał cesarza, podchodząc pod miśnię, którą obległ. Obrońcy pozostawali bezradni aż do momentu, gdy niewiasty ruszyły mężom na pomoc i poczęły rzucać w Polaków kamieniami oraz gasić pożary miodem. W tej zapewne przesadzonej relacji, choć nie chcę tu nic odejmować miśnieńskim kobietom, było zapewne wiele prawdy i miśni faktycznie mogły w ostateczności bronić także i mieszkanki grodu. Wydaje się, że Mieszko zdobyłby miśnie i tym samym ponownie przesunął front wojny bliżej granic cesarstwa, jednak łaba zaczęła wylewać i polskie wojsko musiało się wycofać. Mimo to na uwagę zasługuje fakt, że cesarz Henryk w 1015 roku po prostu uciekł z Polski, a Polacy tę fazę wojny kończyli zwycięsko. Na froncie zachodnim zapanowała przerwa w działaniach, trwająca aż do 1017 roku. W międzyczasie doszło jednak do wydarzeń na Rusi, które mogły przyspieszyć kolejne ruchy. Jednakże o nich opowiem Wam dokładnie w kolejnym odcinku serii. Teraz napomknę tylko, że w 1015 roku na Rusi zmarł Włodzimierz Wielki, Wielki Książę, Wielki Kniaź, a rządy przejął Światopełk. Rok później został natomiast obalony przez Jarosława i uciekł, być może na dwór Bolesława, swojego teścia. Nowy książę Kijowa uwięził jednak żonę Światopełka, czyli córkę Bolesława. Ten jednak, póki trwała wojna z Henrykiem, nie mógł poświęcić się sprawom na wschodzie. Rok 1017 przyniósł obydwu stronom zmęczenie i ponownie, jak podczas II wojny, poczęto dążyć do zawarcia porozumienia. Jako pierwszy wolę jego zawarcia wyraził Bolesław. Henryk II odpowiedział, że czeka na propozycję Słowianina, którą ten ma przedłożyć jego posłom. Doszło na ten czas do zawieszenia broni. Henryk II pozostał w Merseburgu, gdzie oczekiwał wieści i osobistego stawiennictwa Bolesława. Tak rokowania opisał Titmar. Obaj arcybiskupi, Erkanbald i Gero, biskup Arnulf, grafowie Zygfryd i Bernard oraz inni książęta siedzieli przez 14 dni nad rzeką Muldą i wzywali przez posłów Bolesława, by przybył nad Łabę na rokowania, których sam z dawna sobie życzył.
Bolesław znajdował się wówczas w ciani i kiedy wysłuchał poselstwa, oświadczył, iż nie ma odwagi tam przybyć, gdyż lęka się swoich wrogów. Na to mu rzekli posłowie: jakże to? Co zamierzasz uczynić, jeżeli nasi książęta przybędą nad czarną Elsterę? Nie przejdę tam nawet przez most, odpowiedział Bolesław. Po tych słowach posłowie odjechali i opowiedzieli wszystko swoim panom. Cesarz tymczasem obchodził razem z nami święto oczyszczenia Bożej Rodzicielki. Po tym święcie nadciągnęli biskupi i grafowie, oburzeni z powodu lekceważenia, jakiego doznali od zwodzącego ich Bolesława. A gdy przedstawili cesarzowi przebieg poselstwa, gniew rozpalili w jego sercu. Odbyła się tam zaraz narada nad nową wyprawą wojenną i wszyscy wasale otrzymali rozkaz przygotowania się do niej. Równocześnie cesarz wydał ostry zakaz przyjmowania i wysyłania posłów od i do tego jawnego już wroga oraz polecił wyśledzić tych, którzy ośmielili się tak dotychczas postępować. Nie ma co dawać wiary Titmarowi, który zarzucał chrobremu tchórzostwo. Historycy nie mają wątpliwości, że gdyby Piast zgodził się na przyjazd do Merseburga, po raz kolejny musiałby uznać wyższość Henryka II. Bolesław miał już tego dość. Ile można w kółko powtarzać to samo? Odmówił zatem wszelkich ugód na cesarskiej ziemi. Henryk natomiast nie chciał zgodzić się na ustępstwo w postaci stawiennictwa na terenach obleganych przez Słowianina, gdyż ruch ten znacznie pozbawiłby go prestiżu. To on był cesarzem. W związku z tym, po raz kolejny, to miecze, topory, strzały, włócznie i tarcze miały zdecydować o tym, czyje będzie na górze. W rozgniewanym cesarzu rozpalał gniew, który popchnął go do zorganizowania kolejnej wyprawy przeciwko Polsce. Tym razem do koalicji niemiecko-czesko-wielecko-bawarskiej miał dołączyć ktoś jeszcze. Rusini i wielki książę Jarosław, polujący na Świętopełka i przetrzymujący córkę Bolesława. Polska, patrząc na mapę, została otoczona niemalże z każdej strony, stając przed arcytrudnym zadaniem. W teorii Bolesław Chrobry, patrząc na takie ułożenie mapy, nie powinien mieć w tej sytuacji żadnych szans. Możemy przypuszczać, że wydarzenia z 1017 roku były największą dotychczas zorganizowaną kampanią przeciwko Polsce w historii. Jest możliwym, że jako pierwszy uderzył Bolesław na południowym froncie. Tak sugerował Titmar, a innego źródła do porównania przebiegu zdarzeń nie ma. Posłuchajcie. Tymczasem morawscy wojownicy Bolesława otoczyli podstępnie wielki oddział Bawarów, który nie zabezpieczył się od napaści i w pień go wycięli, biorąc w ten sposób niemałą odpłatę za klęskę poprzednio im zadaną. Ten cytat jest potwierdzeniem, że Morawianie brali udział w walkach w poprzedniej odsłonie wojny, kiedy to przegrali. Doszło do starć na południu, w nieznanym miejscu, z których zwycięsko wyszli Polacy, lub może trafniej, Morawianie. Mnie zaciekawiła teoria mówiąca, że to na Morawach, na granicy z Węgrami, w jednym z grodów, Bolesław obsadził w ramach grododzierżcy niejakiego Prokuja, wuja króla Węgrów, Stefana Wielkiego. Czy to on odpowiadał za sukcesy Morawian na południu? Niestety, nie da się dziś odpowiedzieć na to pytanie. Stanisław Zakrzewski w swojej legendarnej już książce pod tytułem Bolesław Chrobry Wielki wyszedł ze założenia, że w koalicji w roku 1017 udział wziąć mogli również Węgrzy i że mieli oni zaatakować jakiś gród graniczny, należący do rzeczonego Prokuja i go zdobyć. Dzisiaj jednak odchodzi się od tej tezy, nie uwzględniając obecności Węgrów w tej koalicji z powodu braku pewnych podstaw źródłowych. Tymczasem 8 lipca
Henryk II przeprawił się z wojskiem przez Łabę, docierając do Leitzkału. Po kolejnych, nieudanych próbach rokowań, cesarz przystąpił do ofensywy w kierunku śląskich grodów. Bolesław natomiast zdecydował o przeprowadzeniu operacji dywersyjnej. Prawdopodobnie wraz z cesarzem z poła pszczyzny do Polski zmierzał Udalryk wraz z większością czeskiej armii. W związku z tym Bolesław, pod nieobecność Przemyślidy, wysłał do Czech swojego syna ze zapewne prosto brzmiącym zadaniem – wyrządzenia Czechom jak największych strat. Tytmar relacjonował. Podczas tych wydarzeń syn Bolesława Mieszko wtargnął z 10 legiami do Czech, które wskutek nieobecności księcia Udaleryka, mniejszy niż zwykle, mogły stawić opór. Przez 2 dni plądrował on kraj i powróciwszy z nieprzebranym tłumem jeńców, wielką sprawił radość ojcu. Oburzony tym cesarz wyruszył ze swoim wojskiem oraz znacznymi posiłkami Czechów i Luciców. Pustosząc wszystko po drodze, dotarł 9 sierpnia do grodu Głogowa, gdzie oczekiwał go ze swymi wojami Bolesław, lecz zabronił naszym ścigać nieprzyjaciela, który ukrywszy dookoła łuczników, wyzywał do walki. Tytmar sugerował, że armię dywersyjnego ataku Mieszka stanowiło 10 legii. Legie, według komentarza do przekładu kroniki Tytmara Jedlickiego, stanowiło 1000 wojów. Oznaczałoby to, że na południu, po stronie polskiej, udział w walkach wzięło aż 10 tysięcy wojów. Czy to jest w ogóle możliwe? Spotkałem się też z tezą, że legia u Tytmara to tak naprawdę 100 wojów. Wróćmy jednak do kampanii. Cesarz, oburzony postępkiem młodego piasta, dokonywał stopniowej ekspansji, pustosząc wszystko, co spotkał na drodze. 9 sierpnia imperator dotarł pod Głogów, gdzie czekał Bolesław, jednak do walk nie doszło, gdyż cesarz obawiał się jednej z najskuteczniejszych taktyk Polaków, atakujących z ukrycia łuczników. Wydaje się, że cesarz zaniechał oblężenia Głogowa, ruszając dalej. Tak opisał to Tytmar. Następnie wysłał przodem 12 legii, wybranych z głównej siły zbrojnej, do grodu Niemczy, który stąd swą nazwę wywodzi, że niegdyś przez nas został założony. Ich zadaniem było odciąć pomoc, która miała nadejść dla tamtejszej załogi. Kiedy owe legie rozbiły obóz, gruchnęła wieść, iż zbliża się nieprzyjaciel, nie mogąc zadać mu większej klęski z powodu ciemności nocy i ulewnego deszczu, zdołały one przepędzić tylko część jego wojsk. Część zaś puściły wbrew swej woli do grodu. Gród ten leży w kraju śląskim, który nazwę tę otrzymał niegdyś od pewnej wielkiej i bardzo wysokiej góry. Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy. Po rozdzieleniu się wojsk cesarza, część udała się pod gród Niemcza, gdzie rozbito obozowisko. Część zapewne podążała jej śladem, tylko wolniej. Na odsiecz obrońcom przybyła armia Bolesława, a pod grodem doszło do nocnej bitwy. Pogoda pomogła nieco Polakom. Załoga polska przedarła się do grodu, gdzie wspomagając obrońców, doprowadzili do jednego z największych militarnych triumfów w historii wojskowości całej dynastii Piastów. Specyficzne położenie na niemczańskim wzgórzu sprawiało, że Niemcza stanowiła niezwykle silny punkt obrony. Prawdopodobnie w 1017 roku Niemcza miała budowę grodu trójczłonowego, czyli w praktyce składała się z grodu oraz 2 podgrodzi, które w zasadzie tworzyły odrębne, obwarowane człony. Możliwe, że każdy z nich otoczono fosą, co sprawiało, że w przypadku oblężenia
podchodzący miał do zdobycia nie jeden, a trzy części jednego ośrodka. Podnosi się także, że sposobem obwarowań Niemcza różniła się od innych grodów piastowskich. Nie wiadomo, na ile taka, a nie inna konstrukcja przyczyniła się do ostatecznego wyniku oblężenia. Zdaje się, że badania archeologiczne nie dały jednoznacznych odpowiedzi w tym temacie. Z relacji Dietmara wynika, że śląski gród został wsparty polskimi posiłkami. Prawdopodobne przedarcie się wojów przez otaczające gród wojska cesarskie było kluczowe dla przyszłych wydarzeń. Dietmar pisał: w trzy dni potem cesarz przybył pod ten gród z silnym wojskiem i kazał otoczyć go ze wszystkich stron, w nadziei, że ten sposób zamknie nieprzyjacielowi wszelki dostęp z zewnątrz. Jego mądry plan i dobre pod każdym względem zamiary mogłyby wiele tu osiągnąć, gdyby jego pomocnicy poparli go z całą gotowością. Tymczasem, korzystając z ciszy nocnej, wielka odsiecz przedarła się przez wszystkie straże do grodu. Cesarz nakazał naszym zbudować różnego rodzaju machiny oblężnicze. Wnet atoli ukazały się bardzo podobne do nich u przeciwnika. Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę. Naprzeciw pogan wznieśli krzyż święty w nadziei, iż pokonają ich z jego pomocą. Gdy zdarzyło się im coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy z radości, ale i niepowodzenia również nie ujawniali przez wylewne skargi. Jak widzimy, pod Niemcze na czele armii podszedł sam cesarz Henryk. Gród otoczono, jednak niezbyt dokładnie, gdyż kolejne posiłki przedarły się w nocy do ośrodka. Atakujący przystąpili do oblężenia, podczas którego zbudowano machiny oblężnicze. Co ciekawe, podobne ukazały się u obrońców, czyli u Polaków. Czy oznacza to, że armia Bolesława przypuszczała w ramach skutecznej obrony własny atak? Z czego mieliby w oblężonym grodzie wznieść maszyny? Nie wiadomo. Posłuchajcie, co było dalej. Tymczasem ukończono budowę wszystkich machin, wobec czego cesarz, który siedział już 3 tygodnie pod grodem, nakazał jego szturmowanie. Lecz wnet zobaczył, jak te machiny szybko spłonęły od ognia rzuconego z wałów. Następnie Udaleryk próbował ze swoimi wspiąć się na wały obronne, lecz nic nie wskóra. Również zrzucono z nich luciców, kiedy podjęli podobną próbę. Cesarz, widząc, jak daremne są wysiłki jego chorobą trapionego wojska, udał się bardzo uciążliwym marszem do Czech, gdzie przyjął go i uczcił stosownymi darami nieprawy władca tego kraju, Udaleryk. Armia imperatora chciała skorzystać z machin oblężniczych, które wznoszono podczas 3-tygodniowego oblężenia. Niestety, dla Niemców i stety, dla Polaków, obrońcy grodu znaleźli skuteczne rozwiązanie tego zagrożenia. Po prostu zrzucili z wałów pochodnie, podpalając tym samym maszyny wroga. Nie wiemy, czy były to katapulty, czy tarany, czy jakieś wieże oblężnicze, jednakże konstrukcje spłonęły. Udaleryk, zapewne korzystając z drabin, próbował wspiąć się na mury, jednakże i ta próba zakończyła się fiaskiem. Wieleci chcieli w odpowiedzi pokazać Czechom, jak się to robi, i też wskoczyli na drabiny, jednak zrzucono ich tak samo jak wojów z Bohemii. Wojsko cesarskie, pozbawione zapewne dostępu do zaopatrzenia, pożywnego jedzenia, wody i innych niezbędnych rzeczy, przez to schorowane, zaprzestało oblężenia. Przegrani, bardzo uciążliwym marszem, ruszyli do Czech. Obrona Niemczy to jedno z największych sukcesów militarnych Polski piastowskiej. Oblężenie grodu trwało prawie miesiąc, ale polscy obrońcy podołali zadaniu. Powstrzymanie koalicji cesarskiej na Śląsku miało kapitalne znaczenie, jednakże nie była to jedyna akcja,
rozgrywająca się latem 1017 roku. Prawdopodobnie latem 1017 roku działania wojenne odbywały się na wielu frontach. Po raz kolejny oddaję głos kronice Dietmara. Tymczasem Morawianie, wtargnąwszy do Czech, zdobyli jeden gród i z wielkim łupem opuścili ten kraj, nie poniósłszy sami żadnej straty. Na wieść o tym margrabia Henryk, który usiłował dopaść ich z wojskiem, podjął szybko pościg, zabiwszy więcej niż 1000 ludzi spośród nich i rozpędziwszy resztę, puścił wolno do domu wszystkich jeńców. W Czechach ponownie doszło do starcia Czechów i Bawarów z Morawianami. Wymiana ciosów była obustronna. Najpierw Morawianie zawładnęli okolicą, zdobywając jakiś ośrodek, łupy i niewolnych. Potem jednak akcja odwetowa ze strony margrabiego powiodła się. Zabił on rzekomo 1000 wojów i uwolnił pojmanych. Biskup donosił tymczasem o wydarzeniach z innego frontu. Nie można pominąć milczeniem, że inni wojownicy Bolesława napadli 15 sierpnia na gród warowny zwany Białą Górą, lecz, Bogu dzięki, nic nie wskurali pomimo długotrwałych szturmów. Natomiast duży oddział Luciców, tych mianowicie, którzy pozostali w domu, napadł na inny gród wspomnianego księcia. Straciwszy tam z górą 100 towarzyszy, powrócili z ogromnym smutkiem i pustoszyli potem straszliwie jego dziedziny. Inni, bliżej nieokreśleni wojownicy Bolesława, najechali na Białą Górę, lecz podczas szturmu nie wskurali wiele. Tymczasem Wieleci, jakiś oddział Słowian, który pozostał na Połabszczyźnie, spustoszył znaczną część kraju Bolesława, zapewne utrzymujący się w naszych granicach Łużyce. Zadacie pytanie, gdzie w tym całym młynie podział się Bolesław? Z odpowiedzią ponownie przychodzi niezawodny niemiecki kronikarz. Równocześnie Bolesław oczekiwał z niepokojem we Wrocławiu na wynik oblężenia. Kiedy dowiedział się, że cesarz odjechał, a gród stoi nienaruszony, weselił się w Panu i brał udział w świeckiej radości swoich wojów. Z górą 600 jego piechurów wtargnęło potajemnie do Czech, w nadziei na zwykłe łupy, lecz wpadli oni sami w sidła, które zastawili na nieprzyjaciół, tak, że tylko garstka ich zdołała się ocalić. Bolesław czekał na wynik oblężenia Niemczy we Wrocławiu, gdzie przygotowywał zapewne kolejny bastion obronny. Ten nie był jednak konieczny. Cesarz dostał łomot i wyruszył do Czech. W tym czasie wojowie Bolesława uderzyli po raz wtóry na Czechy, jednak tym razem ponieśli ogromne straty, prawie 600 wojów. Gdzieś w międzyczasie, prawdopodobnie w czasie tych wszystkich zajść, na Polskę, od wschodu, uderzył Jarosław Mądry. Wielki książę kijowski poprowadził swoje wojska na nieznany gród, ale jak dowiadujemy się z późniejszej relacji Dietmara, nie wskurał wiele. Nie wiemy, w którym dokładnie momencie Jarosław uderzył i gdzie. Prawdopodobnie koalicja, na szczęście Piastów, nie była skoordynowana w czasie. Mimo to, Bolesław prawdopodobnie obronił wschodnią granicę i odparł oblężenie niewskazanego z nazwy grodu. Dziś uważa się, że do ataku doszło w Brześciu nad Bugiem, który pozostawał najważniejszym grodem na pograniczu polsko-ruskim. Mimo to, domniemany pakt Henryk Jarosław miał na celu geopolityczne rozegranie państwa polskiego poprzez atak z dwóch stron. Przy okazji relacji z wydarzeń z lata 1017 roku, Dietmar opisał nam zwyczaje i zachowanie Wieletów,
którzy pasowali do armii cesarskiej jak pięść do nosa i niewątpliwie ich obecność najlepiej obrazowała desperację cesarza. Posłuchajmy. Lucicy tymczasem wrócili zagniewani i skarżyli się na to, iż obrażono ich boginię, albowiem jeden z ludzi margrabiego Hermana przebił kamieniem jej wizerunek na sztandarze. Kiedy jej kapłani donieśli o tym ze skargą cesarzowi, otrzymali jako odszkodowanie 12 talentów, a kiedy Lucicy usiłowali przeprawić się koło grodu warownego Wurcin przez silnie wezbraną Muldę, stracili drugi obraz bogini wraz z doborowym oddziałem 50 wojowników. Pod wpływem tak złej wróżby pozostali wojownicy chcieli po powrocie do domu za namową złych ludzi wystąpić ze służby cesarza, lecz przywódcy odwiedli ich od tego na wspólnie odbytym zgromadzeniu. Jak widać, z tymi sojusznikami cesarz miał pod górkę. Siłą rzeczy między wierzącymi w swoich bogów Wieletami, a wyznającymi chrześcijańskiego Boga Niemcami, dochodziło do napięć. Oczywiście Thietmar jest tutaj stronniczy, gdyż bardzo bolał go sojusz z poganami. Jednakże widać, że Wieleci nie spełnili pokładanych w nich nadziei. Sojusz z nimi nie pomógł Henrykowi, patrząc z perspektywy czasu. Co prawda Wieleci poupili sobie co nieco, lecz nie stali się czynnikiem, który przeważył szale zwycięstwa na stronę Henryka. Ten, bez względu na pomoc Wieletów, po prostu przegrywał. Po nieudanym oblężeniu Niemczy i po akcjach dywersyjnych ze strony Bolesława, cesarz wraz z armią ruszył do Czech. Najwymowniej ich odwrót opisał. Sami wiecie kto, co się będę powtarzał. Któż zdoła opisać trudności tego marszu i ogólne straty? Z ogromnymi przykrościami połączone było wkroczenie do Czech, lecz o wiele gorszy był odwrót z tego kraju. Na zgubę nieprzyjaciół podjęto tę wyprawę. Tymczasem z powodu naszych zbrodni przyniosła ona nam, zwycięzcom, wielką szkodę. Albowiem to, czego niedanym było dokonać w stosunku do nas wrogom, sprawiły w dalszej kolejności wypadków nasze przewinienia. Zapłakać mi wypada również nad zbrodnią, jakiej się dopuścili ludzie Bolesława między Łabą i Muldą. 19 września mianowicie wypadli oni nagle na rozkaz swego pana i uprowadzili z tych stron więcej niż 1000 niewolników, po czym spalili wiele sadyb wokoło i powrócili bez przeszkód do domu. Biskup przyznaje wprost, że wyprawa przyniosła Niemcom wielką szkodę. Cesarz został pokonany. W swojej trzeciej kampanii, jak pokaże przyszłość, ostatniej, przeciwko Chrobremu, został ograny. Co jeszcze dla niego gorsze, na terenach Marchi Miśnieńskiej Polacy ponownie przeprowadzili atak dywersyjny na tyłach cesarza i zagarnęli przy tym więcej niż 1000 niewolników. Wojowie polscy spalili wsie i co jeszcze dobitniejsze, bez jakiegokolwiek odwetu ze strony Henryka powrócili do domu. Thietmar określił Niemców zwycięzcami, ale po pierwsze w obliczu tych wszystkich wydarzeń brzmi to jak rozpaczliwe łkanie. Dość żałosne. A po drugie, co by działało na usprawiedliwienie Thietmara, może to być wada polskiego tłumaczenia. Jerzy Strzelczyk zaproponował inną wersję tego fragmentu. Mianowicie, przez nasze zbrodnie postradaliśmy zwycięstwa. Brzmi trafniej. Na zakończenie biskup napisał, co wydarzyło się w listopadzie 1017 roku, po powrocie cesarza do kraju. Przybył od Bolesława poseł z obietnicą odesłania młodego Ludolfa, który od dłuższego czasu przebywał u niego w niewoli. W zamian jednak za jego uwolnienie żądał Bolesław wypuszczenia na wolność jego wojowników, trzymanych u nas jako jeńców pod silną strażą. Zarazem dowiadywał się ostrożnie, czy może wysłać do cesarza posła w celu odzyskania jego łaski.
Odzyskanie łaski to kolejna figura retoryczna niemiecko-centrycznego mnicha. W praktyce chodziło o zawarcie pokoju. Bolesławowi spieszyło się na Ruś, która zapewne mogłaby poczekać, gdyby Henryk chciał dalej walczyć. Problem cesarza był jednak taki, że chyba nie miał już za bardzo czym. Dostał lanie i musiał iść na ustępstwa. Poza tym miał dość ciągłych bojów o Milsko i Łużyce, kiedy wciąż musiał toczyć walki na własnym podwórku. Pokój był na rękę każdej ze stron, jednak tym razem władcy przystępowali do negocjacji ze zupełnie innych pozycji niż podczas dwóch ostatnich, analogicznych sytuacji w poprzednich kampaniach. To Bolesław wychodził z konfliktu zwycięsko. 15-letnie, czy też 17-letnie zmagania, w zależności, jak liczymy, znalazły swój finał w Budziszynie, na ziemi Bolesława Chrobrego, a nie cesarza. O pokoju w Budziszynie słyszymy tylko z dwóch źródeł. Kroniki Titmara i pośrednio z listu opata z Reichenau. Niestety, żadne z nich nie podało niemalże żadnego konkretu. List wspomnianego opata, skierowany do arcybiskupa magdeburskiego Gerona, wychwalał po prostu fakt zawarcia pokoju. O ustaleniach stron milczą także roczniki kwedlinburskie. Co zatem wydarzyło się w Budziszynie? Posłuchajmy Titmara. Następnie, 30 stycznia, na rozkaz cesarza i usilne prośby księcia Bolesława, biskupi Gero i Arnulf oraz grafowie Herman i Teodoryk, jak również komornik cesarski Fryderyk, zaprzysięgli pokój w grodzie zwanym Budziszyn. Był to pokój nie jaki być powinien, lecz jaki dało się zawrzeć w ówczesnej sytuacji. Po przyjęciu wybranych zakładników, wspomniani wielmoże wrócili do domu. Wbrew pozorom, krótka wzmianka mówi nam bardzo wiele. Po pierwsze, wyrażenie Titmara. Był to pokój nie jaki być powinien, lecz jaki dało się zawrzeć w ówczesnej sytuacji. Biskup wprost oznajmia nam, że ustalenia były absolutnie niekorzystne dla strony niemieckiej. Titmarowi nie mogło przejść przez usta, a w zasadzie przez pióro, że Wielkie Cesarstwo Rzymskie przegrało ze Słowiańskim Księstwem. Po drugie, pokój zawarto w Budziszynie, grodzie, którym tak naprawdę rządził Bolesław, a nie, jak poprzednio, na ziemi niemieckiej. Niby szczegół, ale w tamtych czasach takie detale decydowały o prestiżu i mówiły bardzo, bardzo wiele. Po trzecie, cesarz wysłał na rokowania możnych saskich. Część z nich w przeszłości sprzyjała Chrobremu. Wygląda na to, że cesarz chciał szybko załatwić tę sprawę, jakby dążył do zrzucenia ciężaru, jakim było kilkanaście lat nieskutecznych zmagań. Na podstawie późniejszych wydarzeń możemy domyślać się postanowień pokoju w Budziszynie. Wydaje się, że Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce. Już nie jako lenno, a jako własność. Gdyby było inaczej, Titmar chętnie by to opisał, jak poprzednio, przy pokoju w Merseburgu. Możemy zatem założyć, że Piast utrzymał te ziemie jako swoje, nie składając z nich hołdu lennego. Tereny te, po raz pierwszy przyłączone do domeny Bolesława po śmierci Ottona III, weszły w skład piastowskiej Polski. Kolejnym postanowieniem pokoju była zapewne obietnica Henryka do pomocy Chrobremu w jego drugiej wyprawie na Ruś. Do tej miało dojść już za chwilę, jeszcze w 1018 roku. Jak pokaże przyszłość, niemiecka armia weźmie udział w uderzeniu na wschód, dzięki czemu my, za pośrednictwem Titmara, poznamy jej szczegóły. Wydaje się, że trzecim z postanowień pokoju w Budziszynie był ślub Bolesława Chrobrego z Odą, córką pamiętnego margrabiego Ekeharda, zamordowanego w 1002 roku, niedoszłego króla niemieckiego i cesarza rzymskiego. Titmar pięknie opisał ceremonię zaślubin tej pary.
Cztery dni potem przybyła do Ciczani córka margrabiego Ekeharda Oda, o którą starał się od dawna Bolesław i po którą wysłał teraz swego syna Ottona. Ponieważ noc właśnie zapadała, gdy tam przybyła, przeto olbrzymi tłum obojga płci przyjął ją rzędem zapalonych pochodni. Już po siedemdziesiątnicy poślubiła ona wspomnianego księcia, bez pozwolenia kanonicznego. Z małżeństwa z Emnildą Bolesław doczekał się co najmniej piątki dzieci. Księżna Słowiańska, która u boku męża przeżyła wiele lat, zmarła przed 1017 rokiem, przez co Bolesław mógł ożenić się po raz czwarty. Książę nie nacieszył się jednak nową małżonką zbyt długo. Wzywały go pilne sprawy na froncie wschodnim. Będą one tematem kolejnego odcinka z mojej serii. Ale ten odcinek jeszcze się nie kończy. Trzecia wojna Polski z Niemcami trwała z przerwami 4 lata. Kampania ta okazała się ogromnym sukcesem Bolesława, który dzięki temu zwycięstwu śmiało mógł nazywać się wielkim. Milsko i Łużyce stały się częścią składową państwa polskiego. Niektórzy historycy skłaniają się ku tezie, jakoby nie było pierwszej, drugiej czy trzeciej wojny Bolesława z Henrykiem, rozpatrując wydarzenia z lat 1004, a w zasadzie nawet 1002-1018 jako jedną, wielką wojnę Polski z Niemcami. To podejście ma swoje uzasadnienie. Jeśli tak spojrzymy na temat, to i tak wygrywa Bolesław, mimo że pierwsza i druga część kampanii to nie najlepsze efekty zmagań. Patrząc z perspektywy całości walk, boli utrata części Pomorza i Czech jeszcze w latach 1004 i 1005. Były to na pewno negatywne skutki kampanii. Z drugiej jednak strony, być może nie mogło być lepiej. Spójrzmy na koalicje budowane przez Henryka. Wschodnio-niemieckie, bawarskie, czeskie, wieleckie, a w pewnym momencie także i ruskie wojska jednocześnie nacierały na Polskę z każdej ze stron. Bolesław, nie wiedzieć jakim cudem, czy to dobrą siatką wywiadowczą, czy szczęściem, czy naprawdę wielkim geniuszem strategicznym, ostatecznie odparł te wszystkie najazdy. Niesamowite. Uzyskanie Milska i Łużyc z najważniejszymi grodami, przede wszystkim z Budziszynem, to ogromny sukces. A przecież na tym Bolesław miał nie poprzestać. Już wkrótce miał ruszyć na wschód. Nim zakończę ten film, w tym miejscu chciałbym rozważyć jeszcze jeden wątek. Wątek Wikingów. Czy jest możliwe, że chrobremu we walkach z Henrykiem pomagali synowie jego siostry, Świętosławy? Mowa o siostrzeńcach Bolesława, Kanucie Wielkim i Haraldem. Część osób znających się na historii złapie się teraz za głowę i zapyta, co on wymyśla, ale na spokojnie, posłuchajcie. Wątek Świętosławy to temat na osobny film. Prawdopodobnie po śmierci swojego męża, króla Danii, Norwegii i Anglii, Svena Widłobrodego, która nastąpiła prawdopodobnie w 1014 roku, Świętosława uciekła na dwór Bolesława Chrobrego. Tutaj przybyli, około 1014 roku, Kanut, jeszcze niewielki, ze swoim bratem Haraldem, w celu zabrania ze sobą matki do jej nowej ojczyzny. Jest prawdopodobnym, że tak jak świętemu Wojciechowi, w drodze powrotnej do Skandynawii towarzyszyła im ochrona przydzielona przez Bolesława. Ale to tyle. Nie ma żadnego potwierdzenia, jakoby kiedykolwiek Bolesław Chrobry został wsparty w walkach przez Wikingów, czy mówiąc ogólnie Skandynawów. Możliwe, że Wikingom na jedną z wypraw na Wyspy Brytyjskie wsparcia udzielił Bolesław, ale nie Chrobry, tylko Śmiały. Tak to wygląda w świetle kronik,
Nie ma dowodów na wspólne wyprawy, ale nie możemy ich wykluczyć. Archeologia może nas jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć, a już dziś wiemy o wielu pochówkach Skandynawów na naszych ziemiach, których celów wizyt do dziś w zasadzie nie rozumiemy. W tym materiale to wszystko. Przypominam o wystawie Broń i Barwa, która startuje już niebawem, 27 października 2023 roku w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Prezentowane na wystawie eksponaty sięgają swoją historią samego średniowiecza, od około 1000 roku aż do XIX wieku. Główna część wystawy skupiona jest wokół tematu Bitwy Wiedeńskiej w 1683 roku. Reprezentowanej poprzez pamiątki po hetmanie Stanisławie Jabłonowskim. Na wystawie będzie można zobaczyć również pamiątki związane z rodzinami Radziwiłłów, Lubomirskich czy Potockich, a także po takich osobistościach jak Tadeusz Kościuszko czy Józef Poniatowski. Szczegóły wystawy znajdują się w linku w opisie. Zachęcam wszystkich zainteresowanych historią Polski oraz dziejami militariów do udziału w tym wydarzeniu. Dziękuję w tym miejscu patronom i patronkom, dzięki którym ja, jako twórca, mogę pokryć część kosztów wymaganych do prowadzenia tego projektu. Proszę także wszystkie osoby, które nie subskrybują mojego kanału, aby zrobiły to teraz. Cały czas duży odsetek moich stałych oglądających, moich stałych widzów, nie subskrybuje kanału. Dziękuję wszystkim łapkującym, komentującym. Do usłyszenia.